87 raz odpalam Audacity, a to oznacza, że nagrywam podcast, a to oznacza, że ja mam na imię Krystian, a ze mną będzie. Tomasz. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj maszyna losująca wylosowała trzy szóstki. E, ponieważ będziemy mówić o grze też szóstką, więc e, myślę, że jeżeli znam jakąś osobę, która gra po prostu w ten tytuł Non stop i nie ma życia, to jest to mój brat. Więc, Kamilku, witamy Cię w podcaście. Witam, witam. No, trochę, trochę pograłem ostatnio, więc myślę, że, że jakoś tam wiedzę mam, którą mogę się podzielić. To bardzo dobrze. Słuchajcie, więc, tak jak słyszycie, Black Ops 6 będzie i jest Kamil, więc Kamil nam to zademonstruje. Ja nawet trochę z nimi pograłem, co ciekawe. O Boże, to jest tak zła gra, że ja pierdolę. Ja nie wiem, jak oni mogą w to grać, ale dzisiaj się dowiemy, jak oni mogą w to grać. Ja, jak... Krystian, poczekaj, no. przerwę ci. Czy ty kupiłeś tę grę na premierę? <laughs> bo graliśmy na premierę w tę grę. I to a, w kilka osób. No proszę, a, a, a może Tomka spytałem, Tomku, czy ty kupiłeś tą grę na premierę Na, na pewno kupił, bo przecież on zawsze kupował. No, co, roku zawsze kupował przez, no, tak, co roku kupował. Tak, co roku. Musiał teraz no, tak. kupić. kupiłem w sklepie Tom? Microsoftu, tak. Tam jest taki przycisk, dodaj do konta i dodałem do konta. A no to kupiłeś, czy dodajesz do konta? Bo już nie wiem. No dodałem do konta za y, uczciwą cenę 0 złotych. Okej, okay. czyli Game Pass. I bardzo dobrze, Kamilko, że to wywołałeś, ponieważ ostatnia moja ankieta, nawet to jest ten flow. Słuchajcie, w odcinku z Fifą pytałem się was, w jaki sposób będziecie ogrywali Call of Duty Black Ops 6. Tom, 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 tom. 55% osób, czyli większość, było za Trumpem. Nie, nie, to nie ta ankieta. Czekajcie, to jest druga ankieta. 55% osób. Będzie ogrywał tą grę w Game Passie. A 45% osób kupi sobie tą grę. Więc. No Game Pass. No. Power of Game Pass. Eee, I to była taka właśnie ankieta. Jeżeli chodzi o komentarze, to ostatnio komentarze nie było w ostatnim odcinku, ponieważ ten odcinek, który wyszedł, czyli ten, on był niedawno. A w sumie. A czekajcie, a nie w sumie. Poczekajcie, bo jest. Coś będzie. Będą jakieś komentarze. Będzie chyba coś. Nie, nie będzie jednak. Eee, tak, bo mamy. Eee, odcinek z Rysławem. Mam nadzieję, że wam się on podoba. Taki dziesięcioletni wyszedł z tego odcinek. Tak, Mamy początek miesiąca, w sumie 6 listopada 2024. Już jest zimno na dworzu. Ja już grzeję. Muszę sobie nadawać zegarek. Słuchajcie, i będziemy dzisiaj rozszarpywać Tomka gry, bo Tomek ma bardzo dużo gier. Ja myślę, że jakbyśmy co przez tydzień, przez tydzień robili odcinki, to byśmy nie skończyli Tomka gier bo jeszcze ja bym wyłożył swoje gry, a mi ja jakoś tak na tym nie zależy. Ale słuchajcie, bo ja mówię o Black Ops 6, ale tak na dobrą sprawę, w tytule głównym macie teraz, jest tam napisane co innego, bo jest napisane Silent Hill 2. I tutaj dzięki Nikicie, bo Nikita, powiedzmy, zemponsorowała mi tą grę, mogłem ją sobie przejść. Ale co ciekawe, Nikita trochę mnie tam meczu. Ej, kiedy mi ją wyślesz, e, ja chcę w nią grać, e, ple ple ple. No, a ja w końcu. Dobra, chcesz? Chcesz? Mam ci to wysłać? Mam ci to wysłać, tak? Chcesz? Dobra, dobra, skończ sobie. No i sobie skończyłem. Więc e, troszeczkę musiałem wymusić to na nim, ale skończyłem. Mam już pełny obraz tego tytułu i Wam powiem, czym jest Silent Hill 2. Remake od Polskiego Studia. E, dobrze, to jedźmy. E, Tomek, e, słuchajcie, to może horrorowo zaczniemy i horrorowo skończymy, więc e, horrorem zacznijmy, Tomku, w takim razie. E, remake. Remake czy remaster? E, o Jezus, remake. Remake, e, remake, powie, remake, 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 remake. Od zera. Od zera. E, no, może nie od zera, e, bo tam, bo tam na no jakby linie dialogowe są, są te same. Myślę, że gdzieś tam e, jakieś podstawy, mechaniki e, zostały, ale no. Przynajmniej z mojej perspektywy zmiany są mocno znaczące. Żeby nazwać to remake'iem. Zresztą, co ciekawe, ten tytuł no. nie ma ani jednego, ani drugiego słowa w swojej nazwie. Jest to po prostu tytuł tej gry em, i tym, czym się wyróżnia, to jest to e, pudełeczko na PS5. Tak. E, I nazywa się ta gra Until Dawn. Słyszałem w ogóle, Until że... Until dawn. dawn. Ty jesteś down. Ty jesteś Dawn. Mówię Dawn. Ty jesteś Dawn. No, dawn. Okej, okay. Powiedz mi, do świtu. Czy, czy faktycznie usunęli e, tą grę ps 4? Czy znaczy, tam w ogóle nie, jakoś nie można było sprawdzić? Ojej, to, to nie kupić, wiem. To, to, to nie wiem. Wydaje mi się, że ja mam cały czas w plusie e, na naplejkę czwórkę. Wątpier, że usunęli. Nie, nie, widzę, nie widzę za bardzo sensu usuwania tej gry. E, Jak to nie widzisz sensu? No nie widzę sensu. No dobrze bo, będą to użytko... bo jeżeli, dobrze, bo jeżeli tak. jeżeli, graliście, to jeżeli graliście na aplikację. Już, jeżeli no. graliście już w tę grę e, i jakby zrobiliście wszystko, co było tam do zrobienia, no to e, są pewne rzeczy, które mogą was zachęcić do ponownego przejścia, ale generalnie raczej nie sięgniecie e, po czwórkę, e, tylko już e, po, po wersję na PS4, tylko będziecie zainteresowani wersją na PS5. Natomiast jeżeli nie graliście. No to ta gra 10 lat temu wyszła. Nie, nie, okej, okay, okej. Okay. Mogę, więc... kupić, mogę kupić starą i mogę kupić tą nową. No, nie ale nie. co ciekawe, bo ty mówisz, że to jest remake. Ja właśnie jestem ciekaw, czy to jest, czy to jest faktycznie taki remake, remake. Znaczy wiecie, no, no to nie jest remake powiedzmy poziomu Final Fantasy VII, tak? No jakby... Okej, okay, no... no jakby, bo, jakby, bo... Ale zmiany są na tyle znaczące, że uważam, że można tę grę nazwać remake'iem. Czyli e, uważasz, że until down, dawn a, dawn? Okay. Dawn. Dawn. Ok. A, e, until dawn. E, UD, UD, Until dawn. Okay. Dobra. No nie, nie ważne. Mów e, aż do świtu gra... będzie ci łatwiej. Jak jak co? Aż do świtu. Teraz? Aż do świtu. Aż do świtu. Ok. E, gra, która wyszła w 2015 roku. Czyli tak. 90 lat temu. temu. A... Teraz Noah kosztuje 300 zł właśnie, widzę na Naskapie i chcę sobie tak chcę sobie się dowiedzieć, czy to jest to uz uzasadnione, 300 zł. bo tak sobie pomyślałem, że w sumie tak, tak, jak, tak jak się na to spojrzeć, można robić sobie takie remake i, i wrzucać cały, cały, cały czas za 300 zł, nie? I tak wiesz, w kółko. Jestem ciekaw, czy to jest uzasadnione, Inaczej ja pamiętam, że ta grafika się zestarzała, ta dziewięcioletnia ona się już zestarzała. Zdecydowanie, i tak teraz, zdecydowanie. O, i ona by teraz dosyć średnio wyglądała, więc jestem ciekaw, jak to ogólnie jest. Szczególnie słuchajcie, to jest gra, która po prostu ma pewną historię, zamkniętą historię i po prostu jak już ją poznacie, to już raczej do tego nie wracacie. Ja tak chociażby miałem z Heavy Rainem, nie? Ja już bym drugi raz tego nie chciał przejść, no bo ja tam wiedziałem wszystko, co chodzi. No ale Tomek wrócił do tego tytułu i chyba nawet z tego, co mi mówił, bawił się przyzajebiście. Więc słucham to. To prawda. To prawda. Znaczy absolutnie nie czekałem na tę grę, absolutnie nie... Nie wyczekiwałem jej premiery i absolutnie w ogóle nie miałem w planach jej przechodzenia. Mhm. Natomiast, jak już tam czasem wspominam, mam, mam kolegę Damiana, który otrzymuje kody na plejkę, no i właśnie wysłał mi zapytanie, czy ma dodać do konta właśnie tę produkcję. I mówię, kurde, no właściwie to dodaj, zobaczymy. No i odpaliłem i wsiąkłem absolutnie. Może też dlatego, że ja tę grę przyszedłem wtedy raz z takim autkomem, jaki dostałem, to znaczy, no, dobra, może, może powinienem zacząć od początku. Gra opowiada o grupce znajomych, którzy wybierają się do domku w górach jednego z, z, tych, z tych bohaterów. I w tym domku, jak to powiedzmy. Późni nastolatkowie, tak? czyli tacy, którzy już powiedzmy mogą sami, sami się przemieszczać, gdzieś tam kupić alkohol, ale jednak ciągle e, nie do końca ogarniają życie. E, robią sobie psikusy, e, takie, no, takie typowe, powiedzmy, e, żarty z, z kolegów z amerykańskich filmów. I to doprowadza do pewnej tragedii. E, I w rocznicę tej tragedii postanawiają się spotkać jeszcze raz dokładnie w tym samym domku. E, Natomiast i jakby to co, to, co się dzieje, czemu w ogóle ta gra się nazywa aż do świtu, em, polega na tym, że na, tych, na, na tą grupę ludzi będzie czyhało niebezpieczeństwo, em, które jest w stanie ich faktycznie zabić. E, I od gracza zależy, em, czy ta grupa dożyje świtu. A jeżeli dożyje świtu, no to w ogóle przeżyje, jakby. Jakby, jakby dalej, czy jednakowoż zakończy swój żywot właśnie tej nocy. I to, i jakby dokonujemy różnych wyborów, bo to nie tylko są wybory stricte, czy pójdziemy ścieżką w lewo, czy w prawo. To są też bardzo, bardzo duże ilości tak zwanych quick time events, gdzie naciskamy przycisk albo nie ruszamy padem, żeby być cicho. Żeby nas nie wykryli, albo, albo robimy coś tam innego. I często te okienka czasowe są tak wyśrubowane, że, że no można coś, coś, tam, coś tam przegapić, albo zostać zranionym, albo skręcić kostkę, albo po prostu zginąć. A są też czasami takie niepozorne decyzje, które również mogą wpłynąć na to, że jakaś postać zginie. I to, jak potoczyła się moja historia, te 10 lat temu, czy tam powiedzmy, Krystian mówi, że 9, ale wydaje mi się, że tak, jak ja porównywałem datę, to jest to bliżej 10 lat. Nie, no 2015. To... Było napisane, że ten, no co te. Dobra, no może. Ale to mów. chyba był sierpień 2015. Okej. Okay. Okay, no. no dobra, no w każdym razie no, parę ładnych lat minęło, więc, yy, więc te postacie, które mi przeżyły w tej oryginalnej rozgrywce, mhm. to były mocno inne postacie niż te, które przeżyły mi teraz. O. I przez to y, ja miałem całe sekwencje z tej gry, których nie rozgrywałem teraz, a rozgrywałem wtedy, i odwrotnie. E, przez co tak naprawdę była to dla mnie w większości nowa gra. Oczywiście jakieś tam y, główne, główne twisty znałem, y, ale nie przeszkadzało mi się to, do, y, jakby y, bawić dobrze w. Y, po, po, po drodze. Dodatkowo odkrywamy tam różne historie, bo jest tam kilka wątków, tak naprawdę, no można powiedzieć, że głównych, które spłatają się w taki niefortunny zbieg okoliczności dość śmiertelny, ale jest tam właśnie kilka historii których odkrycie uważam, że jest warte przejścia tej gry. Mhm. Uważam, że jest to bardzo dobrze napisana gra i jeżeli chodzi o samą historię, to nie zastarzała się ani trochę i może być atrakcyjna również dzisiaj. Oczywiście pod warunkiem, że, że właśnie lubicie teen dramy i nie przeszkadza wam właśnie taki, taki trochę studencko-amerykański vibe całości. Te dzieciaki będą się głupio zachowywać, ale też, no, nie czarujmy się, normalne dzieciaki w ich wieku, jakby z ich pomysłami na życie, również by zachowywały się głupio. Więc, więc w sumie jest to w klimacie. To, co się zmieniło na plus, to zdecydowanie jest opcja uwolnienia kamery w stosunku do oryginału. I to pozwala Wam. Obserwować daną przestrzeń, którą zwiedzacie, z zupełnie z nowej perspektywy, i to robi niesamowitą robotę. Teraz faktycznie, bo to jest taka trochę gra przygodowa w 3D. Czyli chodzimy po jakichś tam pomieszczeniach, coś gdzieś musimy znaleźć, coś gdzieś musimy przynieść, coś musimy naprawić, a, albo, albo coś otworzyć, tu jakiś przedmiot zbieramy. E, więc, więc jest to trochę taka taka przygodówka. Oczywiście względnie prosta i względnie każdy sobie poradzi, żeby, żeby do przodu pójść, żeby się nigdzie nie e, zatrzymać na dłużej, ale jednocześnie na tyle angażująca, że e, macie poczucie, że faktycznie gracie, a nie tylko oglądacie film. E, to, e, co ja jakby za co pokochałem w ogóle e, te, te produkcje i e, o czego braku wspominałem e, przy naszej premierze z Krystianem, jeżeli chodzi o Devil in Me. To są właśnie takie znajdźki, które się w grze nazywają premonition. Nie pamiętam teraz dokładnego tłumaczenia, bo jest to takie raczej mało popularne słowo z języka angielskiego, ale to są, ja bym to nazwał takimi przebłyskami. I to są przebłyski z przyszłości. Ich jest kilka rodzajów, chyba sześć. I te przebłyski pozwalają nam wejrzeć w potencjalną przyszłość. W sensie możemy zobaczyć jedno z możliwych rozwiązań, ale możemy na przykład zobaczyć y, jakąś postać, która już na przykład u nas nie żyje i nigdy nie, nigdy nie zobaczymy takiej przyszłości dla niej, bo ona już nie żyje. Y, a czasami właśnie dostaniemy jakąś podpowiedź, co mamy zrobić i czego użyć, żeby, żeby mieć szansę. Y, I tutaj, jeszcze właśnie w tej części, y, grani robi was w konia. I jeżeli faktycznie wam pomaga, mówi, ej mordo, jak użyjesz, nie wiem, śrubokręta na tej śrubce, to przeżyjesz, to faktycznie jak użyjesz śrubokręta na tej śrubce, to przeżyjesz. Bo późniejsze gry trochę sobie zaczęły robić jaja i czasami właśnie was podpuszczały, żebyście coś zrobili, a potem was i tak zabijali, nie? Więc, więc to jest, to jest, ale nadal jakby sam, sam ten motyw w ogóle, że znajdujemy takie przebłyski, ja nie wiem, czy one trwają sekundę. Może sekundę, jak trwają dwie, to maksymalnie, nie? Więc to są naprawdę takie króciutkie, naprawdę super króciutkie sceny. Ale dające Wam jakiś kontekst, dające Wam poczucie, że, że coś możecie zobaczyć. Możecie pomyśleć sobie, że to jest spoiler, ale przez to, że to jest naprawdę jakby sekunda, czy, czy powiedzmy te dwie, wyrwane z przyszłości, tak naprawdę to nie jest spoiler, tym bardziej, że to jest tylko jedna z możliwości, um, bo wiele rzeczy możecie zrobić, żeby do tego nie doprowadzić, wiele rzeczy możecie zrobić, żeby do tego doprowadzić, więc. Bardzo fajnie, właśnie to, to jest zrobione pod tym kątem, że, że, że to do Was zależy właśnie ta decyzja, co się wydarzy dalej. Gra wam tylko będzie rzucała kłodę pod nogi. Tomku, a co do tych premonition, w ogóle sprawdziłem to, jest przeczucie. Mhm. To tak jakby to nie było też w innych grach od Supermassive, bo ja coś kojarzyłem w następnych. Tak, było w No następnych. właśnie, ja, ja kojarzę w, z innych. Tak, uh -huh. tak, było i w The Quarry i uh -huh, było w serii quarry. Dark Pictures, natomiast oni zrezygnowali z tego, wydaje mi się, na poziomie e, tej, tej w, w Iraku, e, House House of coś tam. E, house of Ashes. O właśnie, tam, tam zrezygnowali i, i tak samo już w Devil in Me tego nie ma. Mówię, ja, ja to uwielbiałem i strasznie żałuję, że tego nie ma. Zrezygnowali to na, na coś takiego, że zbieracie teraz te obole, czyli tą monetę, którą należało włożyć w oczy, żeby ciało mogło zapłacić za przepłynięcie się z Charonem po styksie. Więc znajdujecie te obole i w zależności od tego, ile tych oboli znajdziecie, możecie za, za nie kupić podpowiedź od narratora, ale te podpowiedzi są takie se, bym powiedział. Poza tym, jeżeli grać, na przykład z takim Krystianem, Krystian powie, że on nie chce podpowiedzi, to nie dostaniecie podpowiedzi, więc, więc, więc też, też należy wziąć to pod uwagę. Natomiast właśnie te przebłyski, one mi się strasznie, 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 strasznie podobały I, i, i fajnie było do tego wrócić, fajnie to było zobaczyć. Dla osób, które grały w starszą część i powiedzmy troszkę lepiej im poszło niż mi, czyli powiedzmy więcej widziały gry niż mniej, bo, bo wszystkie postacie tam im przeżyły, jest, jest po co grać w tę grę. I to nie tylko właśnie ta kamera, która pozwala widzieć więcej i lepiej, ale jest specjalne nowe zakończenie, którego nie było. E, I które jest dosyć trudne do wykonania, e, ale możliwe. E, nie, nie jest tak, że jest zu, zupełnie, zupełnie jakieś tam odrealnione. E, I jest bardzo ciekawe to zakończenie. Bardzo, bardzo. E, plus, oprócz tego, że jest nowe zakończenie, jest nowa scena po napisach. Która e, no też e, gdzieś tam otwiera nam chyba szansę na Until Dawn 2 tak by można było przypuszczać. Więc, yy, więc warto. Yy, również tego zakończenia możecie nie zobaczyć, w zależności od swoich wcześniejszych wyborów, więc też są jakby właśnie ukryte zakończenie i ukryta scena po napisach, yy, więc jest to dosyć ciekawe. No to jest gra super Supermassive, tak? Więc, więc wiadomo, że modele postaci są na, wys na bardzo wysokim e, poziomie. E, mimika jest ciekawa, szczegółowa. Często właśnie widzimy e, konkretnie to, co ci ludzie mówią, po prostu patrząc po ich twarzach. E, tam są ciekawe, ciekawe budowanie relacji. Możecie sobie te relacje przeglądać z każdym w dowolnym momencie, podejrzeć, co się wydarzyło. Z kim i, i, i czy ten ktoś na przykład nam pomoże, czy raczej, raczej ucieknie i zostawi nas. Jest wiele różnych takich momentów, w których po prostu ktoś może, ktoś może zginąć, a, a ktoś może przeżyć, i, i to jest bardzo fajne. I wydaje mi się, że, że warto tę grę przejść jeszcze raz. Może nie za 300 zł bo to faktycznie no, taki dosyć duży budżet jak na grę, którą można skończyć około 10 godzin. E, zwłaszcza jak się w nią grało wcześniej. Ale no, jest, to, jest to coś, co zaskakująco naprawdę polecam. E, zwłaszcza tym, którzy na przykład z Supermassive jeszcze nie mieli do czynienia e, i na przykład zainteresowała ich e, nasza recenzja House of Ashes. Nie chcą jeszcze, e, że tak powiem wsiąkać w całą serię, chcą sobie strzelić jeden tytuł. To to jest naprawdę świetna, świetna rzecz. Graficznie to jest sztos. E, technologicznie jest rewelacyjnie. Bardzo fajna historia, którą po prostu warto poznać, e, jak się jest fanem gier i nie odrzuca was, że czasem straszy. Ja nie mam więcej pytań do tego tytułu. Bardziej, bardziej o te opcje graficzne. Czy to faktycznie jest, nazwałbyś to takim pełnoprawnym remakiem? Tak, tak. Ja, ja, Jakbym nie wiedział, że, że jest to remake, a oni robią wszystko, żebym nie wiedział, że jest to remake, hmm. to bym nawet się nie zająknął, że to ma jakikolwiek rodowód dziesięcioletniej gry, czy tam dziewięcioletniej. No, ale to też jest taka ciekawostka, że no, dla kogo jest to tytuł też, nie? Ja wiem, że on wyszedł e, na Steamie też, ale ja nie wiem, czy ten starszy tytuł też nie wyszedł na Steamie. Wiem, że. On tylko był na PS4. Tylko oryginał. Aha, czyli, czyli nie wyszedł na PC w takim razie? Nie, 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 nie to jest ekskluzyw To jeszcze te czasy. Ale ten nowy już wyszedł na PC, chyba, nie? Ten tak, nowy tak, już wyszedł no, no, tak, no i, tak, no tak, i pewnie tak, tak. O, to, o to w tym głównie chodziło, żeby właśnie PC zainteresować. Sprzedaż, jeszcze raz. Ale z tego, co się orientowałem, gdzieś tam wyszła, że jest dosyć słaba sprzedaż na PC. Eee, no. Gra zbiera w ogóle beznadziejne oceny, ogólnie, bo to tam w okolicach 5-6. No, no Tomek, więc... wiesz, dla Tomka 8, a tam 5. No, to jest klasycznie. już się przyzwyczaiłem do Tomka, nie? wiesz. Tutaj Tomek gdzieś dziesiątki, a tam są ósemki, wiesz. Dobra, no nieważne. Eee... Fajnie, e, fajnie, Fajnie ten Until Down. Ja bym sobie w to pograł, bo ja tam lubię tego aktora z Mr. Robota, tak? To on tam chyba. Tak, tak, tak. tak. Rami Malek. Gra Rami Malek, postaci, tak. 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 I ja go bardzo lubiłem. Ja go w ogóle wcześniej. E, znaczy, nie wiedziałem nawet, że tam występuje, a w sumie go nawet nie znam bo to robot chyba później się pojawił niż ta seria, e, niż ten, niż ta gra. E, w porządku. Słuchajcie, no to Until Down. Ale co? No tak. To, no to, no to, Okej, okay, do, Until Dawn. dawn, dawn okej. Okay. Ja myślę, że osoby, które oczywiście grały w ten tytuł, to chyba i tak nie mają chyba tam czego szukać za bardzo. No chyba, że jesteście... No ale tak, no, Tomek dostał to za darmo. Gdybym nie dostał za darmo, przecież by nie chciał. To na pewno by nie chciał. E, dobrze, w takim razie przejdźmy do gry, w, która, w którą boję się, że możemy mówić godzinę, więc może już zacznijmy. Kamil został wyzwany... Potrzebowaliśmy posiłków, potrzebowaliśmy osoby, która gra w to non-stop. Wsparcia. O, wsparcia. Automatycznie. Wsparcia, dokładnie. Wsparcia. E, no to dawaj te w wsparcie. Call of Duty. Nie wiem. E, Call of Duty. Może, może, może zacznijmy najpierw od kampanii, może. Albo nie, może, może kampanię, chociaż nie wiem. Ja chcę, dobra, zacznij. No ja no, kto gra w kampanię w Call of Duty? Krystian, proszę cię. No ja znam takie osoby, które kupują Call of Duty dla kampanii. O, ja, to jest 300 zł dać za kampanię w Call of Duty. nie Więcej, co? Znaczy, nie, która uważam, że jest bardzo dobra. E, myślę, że jest. W, znaczy, wydaje mi się, że więcej kosztuje niż 300 zł teraz, a dwa, że. 1319 bodajże. No tak, ale to wiesz, to możesz kupić sobie taką grę, przejść i od razu sprzedać, tak? Po tygodniu no tak, sprzedajesz tak, i ona, ona nie, nie spadnie aż tak, wiesz, mocno, a kampanię masz, yy, no, a kampanię przy sobie przeszedłeś. Yy, dobrze, nie wiem, dobrze, zacznijmy w takim razie od tej kampanii. Podobno bardzo dobra kampania i jakaś popierdolona, więc słucham, Kamilku, co tam się dzieje w ogóle? Yy, dobra, jeżeli chodzi o kampanię, E, fabularnie, no nie będę się na tym za bardzo skupiał, bo e, no, ja nigdy nie byłem osobą, która e, uwielbia fabułę w Call of Duty. Ja uwielbiałem Call of Duty, jeżeli chodzi o kampanię. Przede wszystkim to, że to jest świetnie e, jakby zbudowane, jeżeli chodzi o samą dynamikę. Skrypty wszędzie, e, cały czas się coś dzieje, jak w Dumie, nie ma sekundy, żebyście po prostu nic nie robili. Żeby była nuda, oczywiście tam jakieś przerywniki filmowe, OK, ale cały czas się coś dzieje. Tu helikopter, tu wyskoki, tu samochody, wybuchy, wszystko. Więc jeżeli chodzi o Call of Duty, dalej jest to świetnie zachowane. Mhm. E, cała kampania moim zdaniem ma tyle samo, co kampania z poprzednim Call of Duty, tylko teraz po prostu e, m, nikt się na tym nie, jakby nie skupił. Ja tak bardzo jak w poprzednim covid mówiąc, ojej, kampania na 5-6 godzin, nie, no przecież, nie, no 300 zł pacy za grę, co to, a teraz w ogóle każdy o tym zapomniał. I tutaj kampania, moim zdaniem, też jest na 5-6 godzin, e, chyba, że naprawdę liżemy ściany, eksplorujemy, co tutaj zostało o wiele bardziej rozwinięte, o tym zaraz, e, to tutaj można tego czasu spędzić trochę więcej, ale no mi też e, okolice to jest 5 godzin, e, 5 z hakiem bodajże, ja jestem na ostatniej misji, Mm, więc jeżeli chodzi o czas, no to tak to wygląda. Jeżeli chodzi o samą kampanię, e, dalej jest to stare, dobre Call of Duty z lekkimi zmianami. Chodzi tutaj o e, trochę bardziej otwartość, jeżeli chodzi o eksplorację każdego poziomu, bo jednak, no pamiętamy, Call of Duty każde było e, iść z punktu A do punktu B. E, ostatnie części zmieniały to, dodając mapę z Warzona pociętą na kawałki i wrzucając nam jako e, misję kampanii teraz też zostało to trochę powiększone, w sensie te plansze też są trochę większe, można trochę poeksplorować i tutaj to eksplorowanie zostało nagrodzone, ponieważ możemy zebrać gotówkę w grze, która jest porozrzucana gdzieś po, całej ma po całych mapach, no jeszcze sejfy, rozwiązujecie tam zagadkę, dostajecie jeszcze dodatkową gotówkę, którą później w bazie między poziomami, między tymi planszami, możecie wykorzystać. Na co możecie wykorzystać tą gotówkę? Na rozwijanie w ogóle całego systemu e, rozwoju postaci, trochę, czyli tutaj trochę więcej życia, tutaj jakieś dodatkowe perki, bonusy, nie wiem, celowanie szybsze, szybsze przeładowanie, więcej magazynków w kampanii. To wszystko jest związane z kampanią. I tak jakby pieniążki na to zbieracie e, podczas e, właśnie kampanii. Więc to jest dosyć ciekawe. I dodatkowo można dokupić skórki plus bronie na stałe do multiplayera. No bo wiadomo, jest w grze Prestige. Na multiplayerze resetują wam się bronie, w sensie postęp i nie macie tej broni. Ale właśnie dzięki tym skórkom, dzięki kupowaniu tam, tych broni nie jest dużo, bo bodajże trzy w kampanii, możecie sobie odblokować je jakby na stałe i mimo, że znaczy, tak macie. to nie to. są skórki. Może, może ja dodam, że to nie są skórki, tylko bardziej. To są schematy. Jeżeli gracie w no kloof, tak, to będziecie tak, tak. wiedzieć, co chodzi, bo to nie tylko jest um, ubranie, ale też odblokowujecie broń z konkretnym zestawem dodatków. A co za tym idzie, one są jeszcze nawet trochę tam podkręcone, żeby ta broń spełniała konkretne zadania. I, i, i jakby zamiast Golasa macie już, macie już um, broń z dodatkami plus ze skinem. E, ale to nie jest tak, że to jest tylko sam skin do broń. I te dodatki można też zmieniać, w razie co, jeżeli macie schemat. Ja na przykład miałem od razu na start tak jakby oficjalnego Call of Duty już miałem jakąś tam broń z bety. No bo bardzo dużo grałem w betę, odblokowałem tam bardzo dużo rzeczy i dostałem właśnie taki schemat na oficjalnej... Na oficjalnym multiplayerze. Powiedz Tomku, jak, powiedz, jak tam z zbieraniem tych pieniążków? Czy udało ci się uzbierać jakąś dużą kwotę? Unblokowałeś wszystkie dodatki, wszystkie ulepszenia? Znaczy, ja olałem część tych ulepszeń, bo, bo one mi nie były potrzebne. Napew wydaje mi się, że jest niemożliwe, żeby podczas jednej kampanii uzbierać wszystko. Jest możliwe, odblokować. to ci od razu powiem. Tak? Mi się udało, tak. Ale wszystko, wszystko? Ze wszystko wszystkich trzech, odblokowałem. Jakby... Wszystko, wszy w ogóle wszystko, co się dało, odblokowałem. Okej, okay, to powiedz ale, mi ale jak, no, to, bo ja, dobra. Dosyć, do, ja do, do, tam mocno lizałem ścianę, zrobiłem wszystkie te zadania poboczne w otwartych misjach, otwierałem wszystkie sejfy, skry skrytki, nieskrytki i no tak powiedziałbym, że miałem odblokowane połowę. A pamiętasz, ile tak plus minus zebrałeś tej gotówki? Tylko około. 10, może 11 tysięcy? Dobra, a kupiłeś wszystkie skórki do multiplayera, te Nie, schematy? Nie, kupiłem dwie, kupiłem dwie. Dobra, to te, te schematy są po 3000, jakby ktoś chciał wiedzieć, więc tam wszystkie schematy 3 kosztują 9000 Ulepszenia do tych e, takich postaci to są po 200, po 300, po, po 400 tej gotówki, to powiem Ci, że ja na przykład, jak rozpocząłem kampanię, zobaczyłem, że można odblokować to do multiplayera, od razu fokus dobra. Ja muszę to odblokować, sprawdzą, gdzie są safe, Nie chcę mi się eksplorować mapy i szukać każde, każdego kamyczka. Ja muszę mieć te skórki po prostu w multiplayerze i zrobię wszystko. Więc po prostu później już tylko siedziałem i zamiast przejść mapę w chwilę, to siedziałem, eksplorowałem, szukałem. Ale mi w połowie gry okazało się, że na moim koncie w kampanii pojawiło się 350 milionów gotówki. <grych> e, nie wiem jak, ale miałem 350 milionów. Nic nie robię, naprawdę. To nie jest tak, że ja bugowałem coś, glitchowałem. nie, po prostu odpalam kampanię, zbieram gotówkę i patrzę, że 120 dolców dostałem, patrzę, ja mam tutaj 350 milionów, 120. <grych> e, więc tak mi się udało odblokować wszystko. Potem poczytałem i bardzo dużo osób tak miało, to przy jakiejś aktualizacji się pobugowało. Teraz już mi to zniknęło i mam 30 tysięcy. Co dalej pozwoliłoby mi na spokojne ulepszenie wszystkiego. Więc... Okej, okay, znaczy, no ja, ja przyznaję, że nie, nie korzystałem z żadnych poradników. Po prostu um, po prostu zbierałem to, co się da i wydawało mi się właśnie, że. Czy dużo mam. <noise> Okej. Okay. Nie, to, to, tak jakby tam, jeżeli chodzi o gotówkę, ona jest na tyle ograniczona, że wydaje mi się, że może to być bardzo ciężkie, o ile jest to możliwe, uzbieranie tego. No bo jednak no jak popatrzysz na same te schematy, no to to jest 9 tysięcy, to jest kupa pieniędzy tam tych Nie no to znaczy, kupa, ale w ogóle to. się, jest się dużo zbiera tych, po 100, po 150. Tych perków jest bardzo dużo i w sumie nie są mhm. też zbyt tanie. Tak. No dobra, dobra, to jeżeli chodzi o kampanię dalej. To, czy coś się zmieniło bardziej? No te bardziej otwarte mapy, bardzo dużo skradankowych miejsc, ja powiem szczerze, już byłem trochę tym wymęczony, że odpalam kolejną mapę, kolejną misję, kolejnej misji wchodzę do jakiegoś miejsca, gdzie powinienem się zachowywać normalnie, a mój, moja postać wyciąga broń. I nagle muszę, niby okej, okay, tutaj jakaś misja, jakaś fabuła, niby fajnie, ale zaczynam grę, raczej znaczy planszę, misję z karabinem. I nie wiem, mam dojść do jakiegoś punktu i no nie wiem, no, no tak jakby i, rozpoczęli taki tok, że okej, okay, teraz to nie będzie strzelanka na że wchodzimy i rozbijamy wszystko. Ale jednak dają mi tą broń na starcie, i nie ma tutaj za dużo właśnie takiej e, interakcji. Oprócz w jednej misji, w jednej misji rzeczywiście trzeba tej broni prawie w ogóle nie ma. E, tak jakby no. Przez 80% misji jest taka składanka, tutaj pogadać. W ogóle niektóre misje można poprzechodzić na różne sposoby. To też nie chcę Wam za bardzo spoilerować, bo no jednak gra jest na tyle krótka, że po gracie chwilę już będziecie wiedzieli o co chodzi. Ale można przejść niektóre misje na kilka sposobów. Więc jeżeli chodzi o kampanię, to, to, to tak naprawdę nie wiem, czy mam coś jeszcze do dodania. Oprócz tego, że jeszcze, no to to lekki spoiler, zapodam, zombie się pojawiło w kampanii. I. Dla mnie na przykład etap ten z zombie był bardzo męczący. Dlaczego? Bo jeżeli chodzi o tę misję z zombie, tak jakby też, żeby Wam nie opowiedzieć za dużo, musicie zrobić kilka razy dokładnie to samo. Czyli idziecie do jednego punktu, musicie pokonać bossa, idziecie do drugiego punktu, musicie pokonać bossa, do kolejnego, do kolejnego, cały czas. Musicie iść i ubijać bossów. I po prostu to już za trzecim razem było męczące, bo trzeba się przedzierać przez całą mapę do bossa. Przedzierać przez całą mapę do bossa. I cały czas. Nie wiem, czy Ty, Tronku, miałeś takie same podczucie, jeżeli chodzi o tę misję. W ogóle, jak, jak uważasz, zombie zombi w kampanii, co o tym sądzisz? Mnie, yy, wow. Znaczy, ja jestem zachwycony samym pomysłem. No okay. e, dlatego, że. Właśnie zawsze te zombie były jakby zupełnie od czapy, a tutaj jednak, a tutaj jednak mamy coś takiego, że, że, że one są faktycznie i, i, i żyją w grze. Natomiast, natomiast, znaczy, zgadzam się, że sama mechanika tego poziomu nie była najlepsza, ale też chyba to, co ja jakby zauważyłem w tym schemacie, było to, żeby pokazać różnych tych minibossów z e, zombie, żeby każdy miał jakby swoje takie trochę wprowadzenie. E, do tego te ścieżki były, starali się, żeby były dosyć e, urozmaicone i był to też pierwszy moment, w którym ja poczułem taką lekką inspiracją kontrol, w sensie grą Control. Tak, troch, trochę tak, trochę tak, no, to, to, to Więc myślę, że może to to było... Um, nie, ukrywam, nie ukrywam, że jest to jeden z. Ogólnie, co, jako całokształt, jest to jeden z gorszych gameplayowo um, etapów w kampanii, natomiast y, muszę przyznać, że jestem zadowolony, że w ogóle się znalazł. Jeżeli chodzi o zombie, tak? Tak, tak, także jakby wprowadzili mhm. zombie do, do głównej osi fabularnej. Tak, bo to, to też jest. E no jeżeli chodzi o kampanię, no to to zombie to było takie hmm, gdzieś tam zawsze obok, tak po macoszemu tutaj to wprowadzili dosyć mocno. I pod koniec gry to jeszcze tam się znaczy, może to pojawi. Nie, może, to nie było tak, że było po macoszemu, bo w wielu tych późniejszych tytułach zombie miało osobną w ogóle kampanię. W poprzedniej części zombie było w ogóle zrobione na kształt Warzona, więc nie nazwą tego po macoszemu. No tak, ale, ale Warzone to wiesz, to tak. Nie, nie, było, nie, było to w, nie było to wkomponowane w główną fabułę, tylko było, miało swoją fabułę. Te pierwsze kilka części miało. Miał swoich bohaterów w ogóle ze swoimi historiami, i oni tam faktycznie można było te e, historie ich poznawać dalej. Mhm. Mm jeżeli chodzi o kampanię, nie wiem, czy jeszcze coś do powiedzenia. Tak naprawdę najważniejsze rzeczy. Ja tylko chcę się dowiedzieć, czy. Bo z tego zapamiętam, kampania w Call of Duty zawsze była ładniejsza niż multiplayer. Eee, miałem wrażenie, że zawsze te, ta grafika jest lepsza, ze względu na to, że mamy ciasno, że mamy pomieszczenia, że to nie jest multi, że nie ma serwerów, ble, ble. Jak jest tutaj z grafiką w. W samej kampanii, czy w ogóle widzicie różnicę, że faktycznie jest lepsza, czy jest taka sama. Ja widzę ogromną. No. Jeżeli chodzi o mnie, to gra wygląda przepięknie i powiedziałbym, że to tak powiem przy każdym kolejnym które wychodzi, jest to jedna z najładniejszych gier obecnie dostępnych na rynku. Jeżeli chodzi o. E, o po prostu wizualnie, jak to wygląda, jak to się prezentuje, jak to jest dokładne, te postacie w ogóle, jak, jak one wyglądają. No, nie ma tam wybijania mnie z rytmu, że. O nie, dziwnie to wygląda. O nie, tutaj się coś rozjeżdża. Nie pasuje mi. Mimika twarzy, na którą każdy narzekał przy Starfieldzie, który dla mnie był też bardzo ładny, to tutaj, no, wszystko współgra ze sobą. Otoczenie, chmury, wszystko. Wod, no, niesamowite. Tylko ja przypomnę, jak gram na pececie. Pomku? <tum> <tum> jak uczęły. Eee, znaczy, no, na, na, na konsolach. Yy, najmocniejszej naj... konsoli. Na najmocniejszej konsoli. Do A ko poczekaj, ale zaraz już nie. Na drugi Ej, będzie to zaraz my... nie w ogóle. No. no, jak nie, no, tak. No teraz wychodzi Zmiany. Pro, tak? Piątka Pro to już nie będzie najmocniejsza konsola, nie? No ale jeszcze nie wyszła, tak? Jeszcze najmocniejsza. W, wyszły recenzje zaraz, zaraz, nie wiem, chyba w tym tygodniu wychodzi, nie? Ona. A w przyszłym, wydaje mi się. Dobra, no dobra, nieważne. I, i, i tak jej nikt nie kupuje, no mów. <gry> e, więc więc na no jakby na najmocniejszej konsoli chodzi to bardzo ładnie. E, chociaż, mówiąc szczerze, grafika nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jak w niektórych innych tytułach, które ostatnio ogrywałem. Mm -hmm. e, jest to dobra ewolucja tego, co, co znamy już od kilku lat. E, odkąd przesiedli się na nowy silnik graficzny w Modern Warfare 1. Powiedzmy 1-2, <gry> czyli, czyli ponowne Modern Warfare 1. Natomiast, natomiast, no, właśnie to, jakby nie, 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 aż tak, żebym się zachwycał, no to nie. Możliwe, że na pc tach oczywiście to jest lepsze. Fakt że ja widziałem, jak, jak ten silnik potrafi się rozwinąć na PC-ach i na pewno tam jest ładniej. Na konsolach jest, jest bardzo dobrze, ale, ale nie jakoś super rewelacyjnie. No tak, od razu dodam. Y jest to gra, która wyszła w 2024 roku, 25 października. I ciekawostka, ta gra wyszła na PlayStation 4 i Xbox One. Wow, Kamil, ale czy to chodzi jak Alex z 2012 roku na PS4, czyli w 15 FPS-ach? Nie, to chodzi w 50, w 60 czasami FPS-ach. Na tak starej konsoli można, można, więc Activision znowu pokazuje w razie co: że no, czy znaczy Treyarch w tym przypadku, tutaj, że wow. Można. Mm. Mm. Ja tylko chcę dodać, że to jest ostatni odcinek, w którym możemy mówić, że Xbox jest najmocniejszą konsolą na świecie, ponieważ jutro wychodzi PlayStation 5 Pro. Właśnie jestem na oficjalnej mm. stronie PlayStation. Można sobie kupić za 700 funtów. To coś. Wow. No, to tylko mówię, że jutro jest konsola. Dobrze, w takim razie kampania, kampania, więc polecacie. Oczywiście nikt z nas na weteranie nie gra, prawda? Słabaki. Mm. 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 Nie. No, nie, 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 nie. nie miałam takie potrzeby w ogóle. Wia wiatr. A Tomku z perspektywy M MW3, e, no ta jest dłuższa kampania, tak? Mojego brata się słuchaj. E, no jest dłuższa, tak. Natomiast wynika to głównie z tego, że, e, że są etapy otwarte, które możesz przechodzić dłużej. E, bo jeżeli przelecisz przez nie, to będzie dokładnie tak samo długa jak poprzednia. Mhm. Uh -huh. To wszystko zależy po prostu od tego, jak bardzo chcesz właśnie szukać tej kasy e, i, i powiedzmy tam się rozwijać, więc myślę, że, że te, taki Christian e, to przeleci ją w takim samym czasie jak Nie, nie, roku. bo Krystian jak grał już w Call of Duty, to grał na Weteranie, bo jestem zajebisty. A kiedy Christian ostatni raz grał w Call of Duty? No, ostatni, na Weteranie? Ostatnio z wami grałem, a na Weteranie robiłem jakąś Modern Morphera, tego odświeżonego robiłem pierwszego na Weteranie, nawet platyna zrobiłem. E, drugie dzieci, ale to już to nie, no, ten pierwszy Modern Warfare, nie wiem, ile 5 lat temu, 6 lat temu się pamiętam nawet. E, dobrze. E, w takim razie. E, jeżeli tak, jeżeli tak, to możemy przejść. To może przejdźmy do, do tych Zombiaków. E, jak tam ten tryb Zombie, czy on jest warty? Ile tam w ogóle jest map? Ile trwa taka rozgrywka? Czy w ogóle przyszliście jakąkolwiek mapę? I tak dalej, i tak dalej. Czy jakieś nowe rzeczy wyszły w stosunku do starego, czy coś odświeżają poza grafiką? No dawaj kamień bo się wyrywasz. Nie, to może Tomek, Tomek może zacznie, to ja dopowiem. Znaczy, ja w ogóle nie wiem, Krystian jest taki zabawny, jak mówi, że czy przyszliście zombie, nie? E, stary, ja tam e, ledwo mogę do 30 poziomu dojść, e, bo to jest tryb zombie, to jest w ogóle jakiś hardcore. Tam trzeba mieć naprawdę konkretną ekipę i, i, i sobie świetnie radzić, żeby, żeby to ogarnąć. E, z randomami jest to praktycznie niewykonalne. E, no i tam trzeba też wciągnąć tam jest dużo, dużo myków trzeba to ogarniać e, w lewo, w prawo coś tam, najpierw te drzwi, potem tamte drzwi a tu taka broń a tu taki upgrade a tu, e, a tu coś. E, więc, więc no te, te zombie to jest naprawdę sporo, sporo grania e, poza tym teraz się wszyscy przerzucili, bo są dwie mapy i jest miasteczko i jest e, statek i wszyscy się przerzucili na statek ponieważ tam e, są fajne bugi i można po prostu expić e, na potęgę e, a zombie cię nie tkną albo ma, jeden jest na god mode e, czyli w ogóle jakby nie robią ci obrażeń a drugi jest taki, że e, można ich zablokować e, dłutkami i oni się jakby zaczynają na łódce i, i ty ich zabijesz dowoli. Nie, nie mogą podejść e, w ogóle. Tak, więc, więc jakby no, te zombie to, to, to nie jest coś coś nie, nie wiadomo, nie wiadomo jak, jak rozbudowanego, znaczy nie wiem, inaczej. Ja nie poznałem tych zombie na tyle, żeby się jakoś super móc o nich wypowiedzieć. E, bo jestem po prostu za cienki na ten tryb. E, to jeżeli naprawdę y, ludzie, którzy nie mają pracy i grają w Call of Duty, grają w multiplayer, to w zombie chyba grają tacy, co, co, co nie pracują na dwa etaty, nie? Bo, y, bo tam naprawdę na późniejszych tych poziomach to jest, to się te, dzieją takie rzeczy, no o, o, zombie są jakby gąbkami na kule, y, wylatacie, skaczecie, pływacie, strzelacie laserami, nie wiadomo czym i, i jakoś tak y, znaczy, no jest to fajny tryb, jest to na pewno fajny tryb yy, do kooperacji. Yy, fajnie, że można, można, można w to sobie pograć razem. Natomiast to nigdy nie był mój yy, ulubiony tryb. Dobra, to jeżeli chodzi o mnie i zombie. Yy, to tak, ja w ogóle w poprzednie zombie za dużo nie grałem. Najwięcej grałem w zombie z Black Opsa pierwszego, czyli to jest już dawno, dawno temu. Więc to zombie całkiem inaczej wygląda dzisiaj, niż wyglądało wtedy. Jeżeli chodzi o to aktualne, pograłem myślę między 8 a 10 godzin. W to, no, tak, między 7 a 10, bo to, to musiałem dokładnie sprawdzić. I jak to wygląda? Na samym starcie to powiem tak. Ja doskonale rozumiem tomka, bo ja miałem tak samo na początku, że wchodzę do gry, trafiam na randomów. Po pięciu minutach wychodzi jeden, więc już nie gracie w czwórkę, tylko gracie w trójkę. Nagle ktoś widzi, że o, on wyszedł, to ja też wyjdę. I nagle dwie osoby zostają z czterech i macie tak grać przez godzinę. No nie, no wy też wychodzicie. No i musicie znaleźć lobby, aż nikt nie wyjdzie z lobby. Dobrze, poczekaj, poczek to tu jeszcze tutaj, bo, bo zapomnę. Czy jest jakieś stopniowanie poziomów, jeżeli chodzi o te lobby? E nie, raczej w sensie inaczej. To lobby, to wydaje mi się, bo na samym początku, jak grałem, to trafiałem na pierwszy levelowców. Ale w ogóle ten poziom w zombie jest takim samym poziomem jak multiplayer, więc ty grając w zombie rozwijasz swoją postać i sw swoje bronie z multiplayera od razu. Więc ja tam wchodzę. I, I odwrotnie, i odwrotnie. Tak, tak, tak. Więc możecie wziąć sobie broń swoją ulubioną z multiplayera, na której macie najwyższy poziom, ze wszystkimi dodatkami i wlecieć w zombie i na odwrót, możecie się ulepszać, czy tak jakby farmić na broniach, których nie używacie w multiplayerze, na zombie, żeby tam wbić jak najmniejszy poziom. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o poziomy. Ja trafiałem na samym początku na pierwsze levelowców, więc no nie ogarniali za bardzo, czy prawym się celuje, czy biega, czy jak. I ja miałem grać z takimi ludźmi przez godzinę. Więc tu doskonale rozumiem Tomka, że no nie da się na samym początku właśnie grać z tymi ludźmi. Ale po jakimś czasie myślę, po trzech, czterech grach, zaczęło mi trafiać ludzi już nie z pierwszym poziomem i gra stała się całkiem inna. Oczywiście najlepiej jest grać z kimś, ale to jednak, no jeżeli nie macie takiej możliwości, no to jesteście skazani albo na solo grę, bo taka jest też możliwość, nie wiem jak wtedy z skalowaniem przeciwników, to tego jeszcze nie sprawdzałem, albo możecie grać z ludźmi randomowymi, randomowo dobranymi z sieci. I teraz tak, jak wygląda taka gra? Wchodzicie, tak jak wspomniałem, no losujecie, aż wam się trafi team, który nie wyjdzie z gry. Jak już macie taki team, to modlicie się tylko, żeby ogarniali w miarę, jak się biega, jak się chodzi, jak się podnosi bronie, co warto podnosić, a czego nie warto. Ponieważ zabijając zombie dostajecie punkty, które możecie wykorzystać na różne rzeczy. Możecie bronię, ulepszać tak jakby swój pancerz, perki i na samym starcie gra jest mega nieczytelna. Jest naprawdę ultra nieczytelna, że ja wchodząc w grę, wchodząc jako ultra fanatyk Call of Duty, zresztą dobrze o tym wiecie, totalnie zwariowałem. Ja nie wiem, czy ja mam broń ulepszać, czy ja mam kupować nowe bronie, czy ulepszać aktualną broń, czy ja mam rozwijać pancerz, perki. No i dobra, no to podbiegam do. Dobra, chcę na przykład pancerz ulepszyć. No to podchodzę do jakiejś pierwszej lepszej kamizelki, widzę tutaj poziom drugi. No dobra, no to kupuję ją. Kupiłem ją i nagle znowu mogę ją kupić. No dobra, czyli pewnie chodzi o to, że znowu upgrade, nie? I Kosztuje tyle samo, tam 5000. No i kupiłem znowu. Patrzę, nic się nie zmieniło. Co się okazało? Ja nie kupiłem upgrade'u, tylko ja za tyle samo pieniędzy, co kupiłem upgrade, odnowiłem sobie mój pancerz, który mogę podnieść z ziemi, z przeciwników. Więc yy, wydałem wszystkie moje pieniądze na, podnoż, na, na to samo, co mogłem podnieść, po prostu zabijając pierwszego lepszego zombie. Tak? E, więc i tak takich pułapek jest masa i tak naprawdę zamiast ulepszać swoją postać, zmarnowałem totalnie pieniądze i tak robią wszyscy nowi w tej grze i no nie da się z nimi grać, bo po prostu macie graczy, którzy no, mają bardzo słabe postacie, nie mają ulepszeń, no, nic nie robią, no. A naprawdę, jeżeli nie macie tych ulepszeń, to nic nie robicie. Skąd to wiem? Ponieważ jeżeli zginiecie, i w ogóle, jeżeli padacie, to padacie na ziemię. No i tam przez ileś sekund mogą was podnieść koledzy z drużyny. Jeżeli was nie podniosą, to respicie się w kolejnej rundzie, jeżeli oni dotrwają. Jeżeli się ponownie zrespawnujecie, tracicie wszystkie perki, które mieliście e, ze sobą, i wszystkie ulepszenia broni bodajże, nie wiem czy pancerz, pancerz wydaje mi się, że zostaje, ulepszenia broni. Nie, jeżeli taką miałeś taką ulepszenie kamizelki, to to też tracisz, wracasz też do tracisz. Tego podstawowego. Okej, okay. no to jesteście totalnie od zera, o, tylko dostajecie jakąś tam gotówkę, nie? I w tej sytuacji, jeżeli jesteście przykładowo na 15 rundzie, nic nie robicie, totalnie nic nie robicie, nie jesteście w stanie zabijać tych zombie, bijecie ich po jedną dziesiątą z jednego pocisku, a zombie leci na was 50 przykładowo, to musielibyście, no naprawdę, nie wiem, i na magazynku wystrzelić, żeby ich pokonać. Nie pokonacie ich na pewno, a oni was mają na kilka uderzeń. To już pomijam mocniejszych przeciwników. E, ogólnie tak, mapy wyglądają bardzo fajnie. Są dwie, tak jak Tomek wspomniał. E, na stacji mezynowej, znaczy nie na stacji mezynowej, tylko na tej, e, jak to, pierwsze, jak ją nazwałeś? Miaste, miasteczko. Miasteczko, tak. E, na miasteczku spędziłem najwięcej czasu. E, Zresztą, w że chcę ją wymasterować, nie udało mi się jej bo te plansze można skończyć. E, tą, bo tam jest fabuła jakaś, która też jest dla mnie nie niezrozumiała. Nie wiem, co tam się dzieje. Gdzieś biegam, coś się otwiera, gdzieś coś leży. Ja totalnie nie mam pojęcia. E, możecie też trafić na mega ogarniaczy w tej grze, jeżeli chodzi o, o zombie, którzy wchodzą do gry i od razu chcą robić jakieś easter eggs. Oni wiedzą, że jeżeli strzelisz w czaszkę, która jest pod samochodem czerwonym, który się respi tylko w piątej rundzie e, i to na samym początku mapy to on dostanie wtedy specjalny perk, e, który będzie zabijał, nie wiem, dwa razy szybciej, nie? No, to jest oczywiście wymyślenia ten przykład, ale takich przykładów jest dziesiątki w tej grze, w Zombie. I jeżeli ogarnia, jeżeli usiądziecie, przestudujecie YouTube'a przez trzy godziny, wchodząc w Zombie, no będziecie mistrzami świata. Po prostu wchodzicie i wiecie, że uderzycie w... Mm, w, jak się nazywa, vending machine, w taką maszynę z napojami, jak uderzycie, to macie szansę, że wam poleci w ogóle najlepsza broń w grze. Albo perk wam wyleci. Bo no, kto by pomyślał, że uderzając w maszynę z łokcia, dostaniecie najlepszą broń w grze? No nikt. No i takich rzeczy jest tam masa, więc możecie trafić na takich kozaków, co nie będą z wami współpracować, tylko zaczną biegać po całej mapie, żeby robić te easter eggi, e, których naprawdę są mega złożone i, i jak sobie możecie zobaczyć zresztą w internecie, to jest w ogóle kosmos. To jest tak ze sobą powiązane, że tutaj musicie wziąć tak, taki, taki klucz, pójść gdzieś tam, odblokować, przysłuchać wiadomość, trzy, trzy jakieś liczby znaleźć, połączyć je ze sobą, gdzie się wpisać. Naprawdę jest to mega złożone i to jest do przekminiania na dziesiątki godzin, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy. Na jednej prostej mapie. Naprawdę. To, to, to są dwie mapy, a tych opcji tam isteregów są setki. Możecie zobaczyć na TikToku wszędzie. Teraz każdy szuka isteregów w zombie. No bo jest to też ciekawe, jak się coś takiego. Jakiego znajdzie. Ja niestety nie znalazłem i tak naprawdę chciałem tylko dotrwać do końca i skończyć już tą walkę z zombiekami. Jeżeli chodzi też o zombie, no to możecie znajdować bronie, ulepszać, ulepszać ten swój pancerz, perki. Jeżeli już trochę pogracie, to wiecie, że najbardziej warto ulepszać broń, ulepszać pancerz. Broni za bardzo nie warto szukać jakichś innych i już mniej więcej po trzech grach ogarniacie na tyle, że jeżeli będzie czterech takich ogarniaczy jak wy, to spokojnie jesteście w stanie po prostu zmieść te zombie. Ja już naprawdę po trzech-czterech grach, no mierzyłem to zombie sam praktycznie. Jak mi trafiało czasami nobów, więc to już jest mega do ogarnięcia. I teraz ucieczka, bo tak jakby możecie zrezygnować. Dobra, już nie chcemy grać, bo w ogóle te gry trwają, potrafią pół godziny, godzinę trwać, odpalacie zombie i macie grać no, w tą to godzinę. To więcej, no jak jak, jak tam do, dobijesz do tych kilkudziesięciu run to. Tak, tak. tak no ja, ja to, można już grać i grać. To trzeba mieć naprawdę dobrą ekipę i to e, nie wiem, czy jest ograniczona ilość tych e, fal jakby, ale to Wydaje naprawdę... Wydaje że 100. Zawsze było 100. Nie wiem, czy teraz też tak jest, ale zawsze e, jakby, jakby 100 była ostatnia. Okej, okay, okej. Okay. A do której ci się udało dotrwać? Pamiętasz mniej więcej? 30, 30, chyba pierwszej czy o, drugiej? To ja tak źle nawet. To bardzo dobrze. Więc, no, ja tu pograłeś trochę. No, to nie, nie mów, że ten no, Ja z gościami co na dziesiątej umierali po prostu i już sam zostawałem. E... Nie, no, miałem, miałem faktycznie miałem farta, e... okay. Muszę przyznać. No to tak, to jeżeli chodzi o. Bo możecie też zrezygnować. Bo ogólnie zamysł jest taki: wchodzicie na planszę i macie ją przejść, czyli przejść tam jakąś fabułę, odblokowywać jakieś rzeczy, odblokowywać drzwi, znajdować jakieś znajdźki, połączyć to ze sobą yy, i można to jakoś poprzechodzić. Są, jest kilka zakończeń w ogóle tych yy, misji. Mi się jeszcze nie udało. Tego zrobić. Nie chcę szukać w internecie odpowiedzi, więc podejrzewam, że w ogóle w zombie już za dużo nie pogram, no bo to jednak jest dosyć skomplikowane samemu ogarnąć, no chyba że traficie na kozaków, którzy to zrobią za was, ale w międzyczasie możecie po prostu zrezygnować. Co kilka fal, chyba co pięć, pojawia wam się taki punkcik na mapie, że podchodzicie, dzwonicie telefonem i jest głosowanie, czy kończymy grę, czy nie kończymy. Czy idziemy dalej i, i po prostu no, są kolejne fale. Jeżeli ilość odpowiednich graczy, bodajże większość, czyli w tym przypadku trójka, zagłosuje na tak, to pojawia się helikopterek. W przypadku tej pierwszej mapy. Pojawia się helikopterek i możecie uciec z tej mapy. No i ten helikopterek u mnie się pojawił w jednym miejscu tylko, ale widziałem u innych, że pojawia się jeszcze w jednym miejscu. No i tak, pojawia się ten helikopterek, macie półtorej minuty, żeby dobiec stąd. Okej, okay. no to biegniecie, no to półtorej minuty to jest jeszcze kupę czasu. No i ja sobie tak biegnę, tak, no tutaj 10 sekund mija 20, 30, no i tam 40, pojawiam się tam, zostaje mi 50 sekund i nagle jak tam wszedłem, to dalej mam te 50 sekund, tylko w te 50 sekund mam pokonać całą falę w ogóle potworów. I tak, ej, przecież jakbym wiedział wcześniej, to bym tam biegł o wiele, wiele szybciej, żeby jak najszybciej zbić tą falę, no dobra. E, no i gracie sobie przykładowo godzinę, półtorej godziny, to zombie, i macie tą ostatnią falę do ubicia. I na przykład okazuje się, że nie zdążycie ubić i zostanie wam jeden potwór. I ee, no przegraliście całą grę. <grym> e, ja miałem tak cztery razy z rzędu, z czego e, trzy razy z rzędu został mi jeden potwór, raz mi został boss i dwa razy mi zostało po jednym jakimś najsłabszym zombiaku. E, więc wyobraźcie sobie, że gracie 4 godziny. I nie możecie ani razu uciec stamtąd, a co dopiero przejść w cokolwiek, no bo na takich ludzi po prostu trafiałem. Więc, y, jeżeli chodzi o mnie, no tragedia. Tragedia, jeżeli gracie samemu y, z. Tak jakby z ludźmi losowymi, no to jest bardzo ciężko, no bo nie współpracują. Nie wiem, Tąku, czy Tobie się udało uciec, czy, czy nie? Nie, u mnie, u mnie się nigdy nie, nie zgodzili na to, żebyśmy uciekali. Do końca. E, a, tak, tak, więc po prostu zawsze umieraliśmy, że tak powiem, okay. na ulicy, <laughs> okay, Wykrwawiając okay. się, wykrwawiając to się na beton to ja umierałem najczęściej tym, że odlatuję helikopterem, ale gdzieś tam ktoś skacze, łapie helikopter, zrzuca na ziemię, rozbijamy się i giniemy. Tak miałem, mówię, cztery razy. Później kilka razy już mi się udało uciec, no ale no już mówię, powoli rezygnuję, zombie jeszcze tam kilka razy zagram, potestuję. Na drugiej mapie pograłem trochę mniej, myślałem, żeby to pobugować, pobawić się, ale no nie, no to, to nie o to w tym chodzi, tak? To ma być zabawa, a nie po prostu siedzieć i, i farmić, jak w jakimś RPG, MMO. Mm. Tak, dobra. Jeżeli chodzi o zombie, z mojej strony złe. nie wiem, Tomku, czy ja, masz ja, jeszcze coś? Nie, nie, nie. nie. Bardzo ładnie. Krystian, pytanie jakieś może? Znaczy, nie wiem, no. Znaczy, ja ogólnie te zombie lubiłem. E, wyobraźcie sobie, że miałem nawet znajomych. E, dalej mam znajomych, którzy okay. kupują Black Ops tylko dla tego trybu. I oni non-stop grają w zombie. A oni w nic więcej nie grają. I z tego, co patrzyłem teraz, to. to to chyba też kupili, właśnie bo Black Ops, ogólnie chyba ta seria. Eee... Miała właśnie w sobie zombie. Ona się tym charakteryzowała właśnie, że oni chyba wprowadzili zombie do Call of Duty. Tak, tak, zgadza pierwszy, się. Tak, pierwszy Black Ops. Tak, nie? i chyba Black Ops. Nie wiem, czy Modern Warfare mają zombie też? Już wszystkie mają? E, znaczy ogólnie kiedyś to było tak, że każda podseria miała swoje misje kooperacyjne. Mm -hmm. e, Black Opsy miały zombie, Modern Warfare miał takie specjalne Sp spe jakby... Spec -opsy chyba. chyba. I potem ta trzecia seria też miała jakieś tam swoje, aczkolwiek zombie się zawsze najlepiej przyjęły i dlatego właśnie oni kombinują z tymi zombie, tak jak wspomniałem w poprzedniej części zombie byli, były e, jako, e, jako taki troszkę warzone, tylko właśnie z zombiekami. Mhm. I jest tam co robić, bo tam naprawdę mówię, tych histeregów jest no, na dziesiątki sposobów, można to przechodzić, rozkminiać, szukać zawsze, bo to naprawdę to są rzeczy w stylu pobiegnij, zestrzel pięć puszek w odpowiednim momencie i dostajesz rzeczy jakieś dodatkowe, czy w ogóle całkiem inne, no, mówię, to jest, jest kosmos, więc jest tam co robić. No tak. E, nie, znaczy. Ja i tak, wiecie, ja Call of Duty to tak, jako ciekawostka. Dobrze, to przejdźmy do tego mięsa. Co ciekawe, w, to, w tym mięsie ja też brałem udział, czyli multiplayer. E, Uuu, uh. uh, nawet, nawet z Wami. Uh. O. Oh. Oh. A kiedy? Na, na premierę? No, na premierę, tak. No skupiłem sobie na premierę. Uh. Tak, no. premierę. No, stać mnie, nie? W sumie kupiłem, pograłem godzinę i w sumie już być może już nie odpalę. No ale co, yy, xboxowców bądź co, bądź stać. Dobrze, więc yy, e, creme de la creme, e, multiplayer, e, Kamilku, e, a może nie, może od Tomka. Ponieważ Tomek stwierdził przede wszystkim, bo to i tak multiplayer, więc to w sumie już ostatni tryb, o którym będziemy mówić, i mo można później podsumować grę. Tomek, e, jeszcze pamiętam, miesiąc, dwa miesiące temu, przy okazji bety, stwierdził, że to jest najgorsze Call of Duty, w jakie grał. E, I poza tym powiedział, że gdyby nie Game Pass, to w ogóle by nie kupił tej gry. E, czyli nie miał w planie kupowania tej gry. Ale jest Game Pass, to sobie to ogra, bo, bo tak, tak zły był ten game, gameplay na multiplayerze, więc e, Tomku możesz to odczekać, wydaje mi się. Więc jak to w ogóle. Mogę, mogę, ale bo ja, ja właśnie w przeciwieństwie do tego, co tobie Krystian, nie wydaje, ja nie mam w ogóle z tym problemu, żeby zmieniać zdanie po tym, jak je sam zweryfikowałem. A poczekaj, a, a e, więc. Bo chciałbym się jeszcze spytać, ty bierzesz na <coughs> PlayStation 5 Pro na premierę? Nie. Aha, okej, okay, dobrze, więc możesz kontynuować, jeżeli chodzi o Już, już lepiej, tak? Tak, tak już? lepiej. No. A, czy for, to ja mam jeszcze jedno, jak tak mówisz? Czy Forspoken dalej no, ma tą samą ocenę? E, tak, ja da dalej, ja zresztą tak jak tam, nie, nie wiem, ja chyba nie recenzowałem tego, ale przyszedłem e, dodatek też e, fabularny i jestem dalej zadowolony z tej gry. Okej, okay, okej, okay. dobra. No i ja o e, Multi, tak. No właśnie t, y, przez ostatnie lata Call of Duty przyzwyczaiło mnie do tego, że Robią świetne multi, natomiast robią słabe, przepraszam, robią świetną betę, a potem na premierę jest tak sobie. A tu zaskoczyło mi i zrobiło dokładnie odwrotnie. Ehm, I w ten sposób uzyskałem, jakby no multi, które no bardzo mi pozytywnie zaskoczyło, w którym spędziłem bardzo miłe, miłe godziny także tu z, z, z obecnymi kolegami nagrywającymi ze mną podcast. Tym bardziej też ja się cieszę, bo dochodzą nowe mapy, więc, więc cały czas, więc no chwila po premierze, a ciągle coś się dzieje, więc rewelacja Zazwyczaj też narzekałem na premierę na e, prędkość levelowania broni. Tutaj wydaje mi się, że jest całkiem uczciwy ten progres. Ehm, oczywiście, że tam biegają goście z, z maksymalnymi poziomami, z maksymalnymi tam skinami do różnych broni, i tak dalej, ich pomijam, ale ja mam z tego tytułu bardzo dużo, dużo przyjemności i, i fajnie im się grało w moje ulubione tryby. E, spróbowaliśmy się też w starciu 2 na 2, i tutaj trochę mi nie szło. E, by, byłem ładnym tłem e, dla, 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 dla kolegi. E, natomiast e, natomiast właśnie w tych, tych drużynowych. No ja ogólnie jestem e, graczem, który stawia na Objective, e, więc zawsze jest e, umocniony punkt. E, dominacja i zabójstwo potwierdzone, że użyję polskich, polskich nazw. To są te punkty, to są proszę, te tryby, w których można te punkty zdobyć. No i generalnie no, to, to, jest, to jest mój jakby taki punkt, do którego ja zawsze wpadam. Robię, zbieram punkty, bawię się świetnie i właśnie mogę sobie pół godziny pograć, wyjść i jakby wrócić, nie wiem, za parę dni i też mieć z tego, z tego fun cieszę się, że namówiłem kolegów na to, żebyśmy bardzo szybko przeszli na hardcore gdzie ginie się jeszcze szybciej ale ja jakoś mam z tego, z tego, tego jakby trybu większą, większą frajdę do tego stopnia, że w jednym meczu wszyscy moi koledzy wyszli zostałem sam i grałem sam na sześciu a pamiętasz na jakiej e, mapie? E, na tej e, z Seifem, e, tym takim pałacem sułtańskim. Okay, Tam okay. E, f, jest Seif, nie? E, więc e, no było to ciekawe. Było to ciekawe. E, była to dominacja i przegrałem 150 do 200, bo czas się skończył. E, więc więc nie, nie, tak, nie tak najgorzej. Mi poszło samemu, <noise> e, ale jakoś tak im pozwalali kampić, nie, nie wiem, wy, wybiegali im pod karabin. No, no naprawdę, du, muszę pochwalić tutaj e, za, no, za premierę, oczywiście były jakieś tam problemy e, z e, netcodem tak zwanym czyli, czyli z połączeniem z serwerami i trochę tam było takich zabawnych rzeczy, że grając w piątek premierowy nie mogliśmy albo wybrać jakiegoś loadoutu, albo wybierając loadout dostawaliśmy inny, albo któregoś z nas wyrzucało, potem nie mogliśmy się połączyć, ale muszę przyznać, że już jak się ten weekend rozwinął, czyli sobota, niedziela, już większość z tych problemów zostało załatanych, więc no, psz, naprawdę, naprawdę solidna premiera Call of Duty i nie będę ukrywał, że jestem mega szoku. No dobra, yy, to yy, Poczekaj, poczeka, Tomku, to jeszcze ja się Ciebie spytam. Powiedz mi, czemu ci się nie podobał ten Call of Duty, a czemu ci się podoba? W sensie, czemu mi się nie podobała beta, podoba mi się. Tak, yy, tak. Bo co, już, co tam się już, takie. Już, już, już czemu stwierdziłeś, że to jest najgorsze Call of Duty, a okazało się, że to jest bardzo dobre Call of Duty? W yy, sensie. Grand Play poprawili gunplay. To widzisz e, taką różnicę z tej, z tej bety, tak. widzisz taką... Tak. A, tak. a ty Kamilku widzisz taką różnicę? E, Gra mi się gorzej. <laughs> <laughs> czyli jest różnica, czyli faktycznie jest różnica, okej. Okay. No dobrze, Kamil? E, tak. E, dobra, jeżeli chodzi... A, bo właśnie miałem powiedzieć. E, czyli Tomku mówisz, że e, tak jakby przyjęcie przez Microsoft jest na plus dla graczy, tak? No, lepsze jest to Call of niż poprzednie części, tak? Z brat swojego brata. Tak, <laughs> tak właśnie mówię. Okay. Dokładnie to chciałem przekazać wszystkim naszym słuchaczom. Dobra, dobra. To jak już to mamy ustalone. E, co do bugów, e, to tak, to to muszę przyznać, było ich bardzo dużo i powiem szczerze, nie grałem bardzo dawno w tak pobugowaną grę, chyba ostatni raz, w jaką grałem, to były te Star Warsy najnowsze. Znaczy nie te Outlast, te Out, czy jak to się nazywało, tylko te poprzednie z ODA. To one były mega pobugowane i tutaj Call of Duty trzyma poziom pobugowania, ponieważ ja miałem jeszcze więcej bugów w stylu, wchodzę do gry, mam czarny ekran, nic nie widzę, gra cały czas się dzieje, zabijają mnie i nic nie mogę zrobić, muszę wyjść. Wchodzę znowu do gry, znowu mam czarny ekran, odpalam kampanię, w ogóle mam w ogóle mi się wyłącza oczywiście gra i dopiero mogę, mogę jakby zacząć grać. Nie mogę zmieniać klas, bo mi tak jakby wywala mnie z tego. Wszystkim miejsca. słuchaczom, chciałbym tylko przypomnieć, że mówimy o wersji PC. Tak, ja tak. natomiast grałem na jeszcze wciąż najpotężniejszej konsoli na rynku Xbox okay, Series czy, X. Czyli na Xboxie nie ma problemów. Dobra, czyli to wiemy. E, tak, ale no na pc miałem o wiele więcej problemów, e, no tak jak mówię, nie mogłem wczytywać klasy, nie mogłem edytować dodatków do broni, chociaż to też chyba Tomek miałeś, tak, że próbowałeś edytować dodatki e, do Tak, broni ale to i... tylko w piątek, tylko w piątek, okay, już w sobotę tego ja... nie było. To ja miałem tak później też, że próbowałem chyba edytować, w ogóle kopiowanie, duplikowanie tych klas. To nie wiem, cały czas wydaje mi się, że broń mi się całkowicie zmieniła. Ale oni to spierdzielili, oni zmienili, mieli przez lata jakby to zrobione w konkretny sposób i w tej części to zmienili. Nienawidzę tego, co się teraz dzieje, bo teraz kopiowana klasa pojawia się gdzieś tam w środku w ogóle. To jest koszmar. Tak, e, tak, to tak, jest tak. koszmar designera i tego gościa, co to robił. Naprawdę powinni zwolnić i, i, i kazać mu, nie wiem, myć, pomyje do końca życia. Dziękuję. E, więc e, tak wygląda teraz e, ten system. E, ale ogólnie, jeżeli chodzi o cały multiplayer, no to powiem wam tak. E, no od premiery mamy już ile minęło, już drugi tydzień. E, I tak naprawdę, no. Dalej po prostu jakbym mógł, to bym siedział po prostu 24 na 7 i grał w to. Ja nie widzę żadnej innej gry, w którą będę grał przez najbliższe jeszcze chyba 2-3 tygodnie, może miesiąc, niż Call of Duty, jest tak mi się gra. Ale gra mi się o wiele gorzej, niż grałem się na początku. I tu zauważyłem, że wielu graczy tak ma, ale o co chodzi? Chodzi mi o dobieranie graczy. Czyli jeżeli macie e, ilość zabójstw na minutę odpowiednio wysoką e, czyli e, jeżeli wejdzie, wejdziecie sobie w profil i tam e, macie to obliczone to jest to KDA e, wynosi więcej niż przykładowo 1.4 albo 1.6 e, czyli zabijecie 16 gracza zginiecie 10 razy to macie KDA 1.6 e, to trafiacie na Graczy, którzy nie grają tak jak wy, czyli w 16 wraca się z pracy, tutaj coś porobicie, a 20 odpalacie sobie gierkę, żeby pograć 2-3 godziny. Tylko to są ludzie, którzy wstają o 6, e, gra do północy, e, śpi i wstaje o 6 i gra do, i tak cały czas. To są ludzie, którzy tak ogarniają grę, że no po prostu ja nie potrafię tam nic zrobić i moje kada diametralnie spada do jakiegoś poziomu, gdzie znowu trafiam na jakiś słabszych graczy. Aż później znowu pójdzie mi lepiej i znowu trafiam na jakieś ultra kozarków, co tylko montaże chcą na mnie nagrywać. E, zwłaszcza, że ja gram na komputerze, więc ja gram z ludźmi, e, no z komputerami, czyli głównie z myszką i klawiaturą. E, I teraz tak, jeżeli chodzi o różnicę między myszką i klawiaturą a padem, pad jest najlepszy do wymasterowania, a myszka i klawiatura jest. Tak, jakby łatwa do, na wejście do gry. Czyli jeżeli ogarniacie granie z myszką i klawiaturą, to o wiele łatwiej będziecie celować, niż jeżeli ten sam poziom ogarnięcia, ale na kontrolerze. Ale jeżeli jesteście mistrzami kontrolera, to pokonacie spokojnie mistrza myszki i klawiatury, ponieważ jest taki aim assist, że no, możecie to świetnie wykorzystać. Więc ja nie jestem mistrzem kontrolera, no nie gram tak dużo, żeby, żeby aż tak ogarniać i po prostu ludzie z myszkami i klawiaturami nie miażdżą. I ja nie mogę na PC nic z tym zrobić, bo na konsoli możecie sobie wyłączyć mieszany ten matchmaking, że nie będziecie grać z ludźmi z myszkami i klawiaturą, ja na PC nie mogę. Więc to jest minus, jeżeli chodzi o pc to pierwszy raz tak mam, no bo pierwszy raz mam Call of Duty na pc -cie. więc tu Plus dla konsol, to jest, to jest świetne, jeżeli chodzi o konsolę. No i druga rzecz, to, to jest ostatnio w ogóle mem, jeden z najpopularniejszych memów, jeżeli chodzi o Call of Duty, czyli nie skill-based matchmaking, tylko skill-based damage, ponieważ e, po prostu każdy jest ultra gąbką na pociski. Możecie zobaczyć milion memów, tiktoków, no wszystkiego, gdzie gość strzela drugiego 10 pocisków w głowę i jemu się nic nie dzieje, on się obraca i jeszcze go zabija. Mimo tego, że ma te tagi, ma, że e, tak jakby hit, hitboxy wskakują, że trafia mu w głowę po prostu, nic mu się nie dzieje, on się obraca i go zabija jeszcze. I takich sytuacji ja miałem miliony, Tomek podejrzewam też i to do takiego stopnia właśnie, że przyszliśmy na, e, na hardcore, no bo naprawdę tyle pocisków potrafili przyjmować przeciwnicy, że no to już naprawdę abstrakcyjne jest, ja po prostu siedzę i co, tą moją śmierć, po prostu wyklinam w ten monitor, że no, no nie, no jak tak może być, że naprawdę już da się grać tylko na hardkorze, bo tam rzeczywiście te pociski to jest chwila, moment i, i przeciwnik umiera. E, więc jeżeli chodzi o multi, no to to są debiutnie problemy. jeżeli A. mogę, to chciałbym tutaj dodać, że to, żeśmy już jakiś czas temu wyczaili z tym kolegą, z którym graliśmy w Call of Duty, że to nie jest tyle, że przeciwnicy są gąbką na pociski, tylko, że Serwery gry nie rejestrują trafienia, nam gra pokazuje trafienie, ale, ale na serwerze ta postać, znaczy postać jakby tego gracza jest już gdzie indziej i ona tych trafień nie otrzymuje, więc, więc to, jest, to jest gdzieś na poziomie, na poziomie serwerowym bardziej niż na, na poziomie ilości na przykład HP. Okej, okay, okej, okay. no to byłbym w stanie zrozumieć, bo to naprawdę, no naprawdę jest to mega irytujące i rzeczywiście, no według was to wygląda, ej, no biegłem za gościem, strzeliłem mu 10 razy w głowę, on się odwraca i mnie zastrzelił w sekundę, w ćwierć sekundy. No o co tu chodzi? No, no właśnie i to jest naprawdę irytujące yy, i z, naprawdę zauważyłem, że wiele osób tak ma. E, tak, dobra, jeżeli chodzi dalej o multiplayer, w ogóle ile ja grałem w ten multiplayer, e, jak wiecie, maksymalny poziom, to macie system prestiżu, czyli le resetujecie sobie poziom, lecicie jeszcze raz, odblokowujecie wszystko od nowa. Znaczy, tak jakby macie swój poziom rozwinięcia broni, że wbiliście maksymalny poziom broni, to wam nie znika, ale macie ją zablokowaną, bo ona jest przykładowo od 30 poziomu, a wy wyzerowaliście sobie od do zera, do pierwszego. To ja skończyłem ten pierwszy 50, no 55 poziomów, 56 tam trzeba wbić. Więc wbiłem maksymalny poziom, zresetowałem i teraz mam chyba tam okolice 40, 50, więc zaraz drugi raz wbiję maksymalny Poziom. Więc trochę pograłem. Złote skiny udało mi się wbić pierwszą broń M4, chyba drugiego dnia rano, więc idzie to bardzo szybko. Naprawdę idzie to bardzo szybko. Już mam chyba, nie wiem, z 8 broni na maksymalny poziom wbite, więc no. Z tym nie ma żadnego problemu, zwłaszcza jeżeli. Pije, no ja nie piję akurat, ale jeżeli pijecie energetyki, to y, tam macie kody na, na, y, na skiny, na y, ex-bubusty do, do Call of Duty, więc y, jeżeli ktoś ma fajnego skina związanego z energetykami, to właśnie pił dużo energetyków i, i ma te kody. Hmm, więc to. Y, no i tak to co, multiplayer, czy coś jeszcze tam ciekawego. Mapy są bardzo ciekawe. Y, Ogólnie według mnie 60% map jest słabych. Yy, są ciekawe, ale no po prostu mi się gra na nich fatalnie. I to do tego stopnia, że po prostu widzę tą mapę i wychodzę z gry. No, szukam kolejnego tak jakby, meczu z nową mapą. Chociaż niedawno trafił Newtown Nie wiem, Tomku, czy lubiłeś Newtown No, znaczy ten stary Newtown hmm. prawdziwy. Nie, nie, nie. Nigdy nie byłem fanem. Ja jestem Team Shipment. Okej. Okay. Okej, okay, no to nie. To ja jestem fanatykiem Nuketown. Jak widzę Nuketown 24 na 7 bo jest taki tryb, że 24x7 leci Nuketown tylko na tym trybie. No to ja od razu w to wchodzę i nic już innego nie gram i pewnie już nic do końca Call of Duty nie zagram, tylko będę ten Nuketown. E, tak go uwielbiam. Mm, no tutaj mi się grało na nim tragicznie, bo tak jak mówię, no po prostu jestem za słaby. No. E, tutaj tam, jak mówił, że okej, okay, no że w miarę. Mogę ogarniać, ale no nie, no teraz to trafiam na takich ludzi, że po prostu bardzo ciężko mi się gra. No zobaczymy, może się jeszcze wyrobię, bo to jednak e, ostatnio miałem przerwę od gry, więc trochę nie grałem, ale no teraz zobaczymy. E, więc mapy, bronie, mi się strzelało świetnie. E, Tomek powiedział, że jemu też lepiej niż w becie, więc podejrzewam, że świetnie, zgadza się. Potwierdzam, tak, dziękuję. Tak. E, więc dodatków jest cała masa, skinów jest cała masa. E, odblokowywania, od headshotów po jakieś, jakieś, tak jakby eventy, znaczy takie misje, że musicie na przykład, nie wiem, flashbangiem zabić przeciwnika, czy, czy coś odblokowujecie. No, masa tego jest, naprawdę jest co robić w tej grze. No i uważam, że jest to jedno z najlepszych Duty jakie wyszło, jeżeli chodzi o multiplayer. Reszta jest, eh, okej, okay, ale no naprawdę bardzo dawno nie bawiłem się tak dobrze w multi, chyba ostatni raz. Trzy lata temu, ale nie aż tak dobrze. Więc no, mult jest świetne. Nie wiem, czy jeszcze coś do dodania? Może Tomku coś masz? Może Krystian, pytanie jakieś? Krystian, jak tobie się grało, bo Krystian właśnie grał z nami na premierę eee, No chujowo mi się nie grało. Nie w Halo, w Call ja of Duty. <laughs> okay. znaczy, ja, ja nie wiem, jak można grać w grę, w której, nie wiem, robi się 20 respawnów na minutę. To jest w ogóle jakaś masakra. Słuchajcie, tutaj respawn trwa 0 sekund. tak na sprawę i ginie się co chwilę. I ginie się. Aha, bo my też graliśmy taki tryb, tak? Bo my graliśmy hardcora, tak. Tak, tak. Że w tak się. Ułamek sekundy ginie. Tak, więc, więc w ogóle nie wiem, jak można czerpać z czegoś takiego przyjemność. To jest po prostu kompletny tryb na refleks. No, i tyle. Nie wiem, nie wiem, Kamilko, czy ty w ogóle słyszałeś o tym urządzeniu, które podłącza się do opada i dzięki któremu od razu nakierowuje na heada przeciwnika? Słyszałeś o tym? Tak, co, 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 coś mi mówiłeś o tym, tak. że, ale to strasznie drogie. Znaczy, nie, no, no około 500 zł, tak? 400-500 zł. Naprawdę? Myślałem, że tam z tysiąc coś. Nie, 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 okay. nie, nie, nie. I z, okay. i z tego co okay. wiem, na PlayStation trzeba trochę kombinować, na Xboxie bez problemu, chyba na PC też bez problemu można to sobie zainstalować i sobie tak grać. Eee, I to jest ogólnie legal. Eee, znaczy nie, no słuchaj, no ta gra jest za, za szybka. Znaczy ja nie lubię czegoś takiego, ja, ja lubię sobie takie konfrontacje, tak jak mam w Halo, tak? Czyli mam tam, e, mam ten pancerz i ten pancerz e, i ten pancerz decyduje mi o tym, ile ten przeciwnik jeszcze ma e, damage i jak często będę jednak trafiał tymi pociskami w niego. A tutaj po prostu, prr, giniesz, tak? No, jak pierdolę. Więc e, krótka seria, giniesz. Więc, e, no, mi się coś takiego nie podoba, ale mówię, ja jestem przyzwyczajony do Halo. Nie mówię, bo może jeszcze do tego e, Call of Duty wrócę do tego multiplayer, ale już takiego normalnego multiplayera i bym z chęcią sprawdził sobie jedno i drugie. Ale tak jak w newsletterze napisałem, Cztery gry ogrywamy dla patronów, więc to jest, to ja nie wiem, kiedy ja wrócę, wrócę, wrócę do tego Black Opsa. Aczkolwiek bardzo bym chciał. Znaczy, nie jest to zła gra, ale ja myślę, że ja nie jestem jednak targetem tego typu tytułu, bo wiem, że, znaczy, wychodzę z założenia, że jeżeli gram w coś online'owego, no to raczej jeden tytuł, tak? No akurat mam Halo, mam swoje Halo, dzisiaj wyszła aktualizacja, nie, wczoraj wyszła aktualizacja. Eee, nowy mini sezon, więc e, nie mogę grać w parę rzeczy, tak samo musiałem odpuścić sobie i Dead by Daylight i na razie FIFA, no bo, no bo, za dużo tego jest, nie? Ale Call of Duty jest spoko, to, to zawsze było bardzo przyjemne strzelanie, bardzo miłe strzelanie, miliardy rzeczy do odblokowania i tak dalej i tak dalej, więc no, w, ja wcale się nie dziwię, że kamień wciągnął, e, tak się w to wciągnął, e, jest to uzasadnione. No, ale I, no... jest świetnie wykonany w ogóle. Zacznijmy od tego, że to jest no według mnie najlepiej wykonany multiplayer, jeżeli chodzi o FPS-y. No, okej, okay, no dobra, tu się problemy z serwerami teraz zdarzają, ale chcę uh -huh. no, spojrzeć na całość, na kształt. No, jest to bardzo dobry produkt, no. jeżeli chodzi o oh, yes. grę za odpowiednie pieniądze. <laughs> no. e, tak, to je, jeszcze dodam jedną rzecz. E, tutaj w tym Call of Duty na, nastała taka zmiana. Możecie złapać przeciwnika. To jest ciekawostka, uwielbiam to robić. E, możecie złapać przeciwnika, jeżeli jesteście za nim, i używać go jako żywej tarczy. Jak nie wiem, w girsach, nie wiem, czy kojarzycie. Można było złapać przeciwnika. Mm -hmm. e, no i tam przez tam, nie wiem, około 7, 8, do, mo może nawet 10 sekund. E, on z wami chodzi. I w tym momencie możecie mówić do niego przez mikrofon i on was słyszy, gdzie normalnie e, was nie słyszą, przeciwnicy. Mm -hmm. e, I na przykład możecie złapać jakiegoś kampera nawyzywać go <noise> i stać się z nim w rogu i po prostu, nie wiem, oglądać gwiazdy z nim i po prostu marnować jego czas. No jest to świetne, jeżeli chodzi o taką zemstę, tak, że o nie, ten gość kampi, jak można tak grać, kupuje gość grę za 300-350 zł, siedzi, kampi, to teraz pobiegnę, złapię go od tyłu i go, nie wiem, pogadam sobie z nim, pośmieję się z nim, czy, czy nie wiem, poopowiadam mu żarty, pomęczę go, tak, więc to taka ciekawostka, jeżeli chodzi o, o, o tutaj zmiany z mojej strony tyle, jeżeli chodzi o Black Opsa. Okay. Tomuś, chcesz jeszcze coś dodać do Call of Duty? Nie, dziękuję bardzo, dziękuję. Wszystko zostało ładnie powiedziane, jestem zadowolony. Czyli, czyli jesteś zadowolony, czyli my wszyscy jesteśmy zadowoleni, czyli dobrze, że Microsoft przenioł, 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 e, wziął sobie Activision, dzięki czemu mamy dobre Call of Duty, a tak ludzie narzekali o boże. Za darmo? Za darmo. E, e, za darmo. MW3, MW3 to przez Microsoft bla 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 i co i Black Ops wychodzi i zamiatał. E, to dobrze. E, to dobrze. Fair. Co? Jeszcze raz? Trochę, bo trejar, no bo to jednak z, każdy Call of Duty no tak, wiem, jedno, wiem, wiem, tak. ktoś inny. E, dobrze, więc... następne następny będzie słaby. E, Okej. Okay. Dobrze, więc bardzo się cieszymy z tego, że ten Call of Duty jest dobry, bo potrzebujemy dobrego Call of Duty. E, Tamku. chciałeś jeszcze powiedzieć o drugim tytule, powiedz mi, ile o tym drugim tytule byś chciał powiedzieć? No, z 10 minut, myślę. Fuck. Dobra. Myślę, że się powinienem e, zmieścić. Dobra. Dobra, dobra. Nie, jedź, jedź swoją recenzję, inak zostanie czas to Nie, 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 ty jedź, ty jedź, bo ja muszę jeszcze coś zrobić. Więc, e, więc ty jedź swoje, spoko. nie będzie OK. Okej, okay. um, więc drugim tytułem, o którym chciałbym wspomnieć, um, jest, moi drodzy, The Legend of Zelda, ale... Jest to The Legend of Zelda, w której gramy nie linkiem, a właśnie Zeldą. I nazywa się ta produkcja Echoes of Wisdom. I miała swoją premierę 26 września, e, czyli w sumie nie tak dawno temu, e, na oczywiście e, najlepszej konsoli na świecie, czyli Nintendo Switch. E, e, I czemu ja się w ogóle zainteresowałem e, tą produkcją? Otóż. E, ja mam newsletter Nintendo, przychodzą tam te różne materiały, ja się tym interesuję bardziej mniej, ale coś tam coś tam, sobie sprawdzam. I ta gra w ogóle, zaraz, że Legend of Zelda, tak, ta z Linkiem ostatnia, no, już 6 mam nie byłem z tego zadowolony. Dwa, no nigdy nie miałem jakiejś takiego super, super relacji z tym, z, z, z tą serią. Więc po pierwsze w ogóle nie dziękuję, a po drugie wydawała się jakaś taka trochę Mario RPG, tylko z... Z Zeldą, więc w ogóle nie interesuje mnie to. No i właśnie przygotowując się do wywiadu z Grysławem, słuchałem jego podcastów. I on w jednym z tych, z tych podcastów właśnie wspominał o tym tytule i, i spowodował, że ja postanowiłem dać szansę tej produkcji. Za co jestem Grysławowi bardzo wdzięczny, ponieważ jest to świetna gra. Jest to Legend of Zelda, która podoba mi się dużo bardziej od tych tytułów z Linkiem. Która, mimo tego, że faktycznie jest mniejszą produkcją, nadal zajęła mi 25 godzin, żeby ją ukończyć. I dzieli. Z powiedzmy dużą zeldą, wiele, wiele rzeczy, które właśnie możemy sobie robić. Tak jak, tak jak właśnie w, w tej grze z Linkiem zbieraliśmy różne przedmioty, które tam sobie potem robimy, budujemy, składamy, wyczarowujemy, sklejamy i, i, i tym potem walczymy albo rzucamy, albo jeździmy. Tak w tej produkcji nasza, nasza zelda dostaje magiczne, magiczną różdżkę czy też bardziej taki staw, e, scepter może, o, nie wiem, nie wiem, jak to jest po polsku, ale, ale no powiedzmy taki, e, taki kijek z takim kryształkiem u góry. E, i No nie, właśnie berło to jest, wydaje mi się, typowa broń obuchowa e, jakby do, do walki, a to jest jednak, e, do walki wręcz, natomiast to jest jednak czarodziejski. Kostur? Taki, e, no tak, ale kostur z kolei to jest po prostu kij, a to jest co, coś innego. Okay, więc, okay. E, ale dziękuję, dziękuję. E, więc zostaje taką właśnie e, różdżkę, nazwijmy to i dzięki tej różce jest w stanie przyswajać różne przedmioty oraz stworzenia z tej krainy i później je wyczarowywać. Za każdym razem jak spotkamy nowy przedmiot, czy to jest na przykład łóżko, czy skrzynia, czy, czy spotkamy właśnie jakiegoś potwora konkretnego, hobogoblina z mieczem, albo hobogoblina z bumerangiem, albo nietoperza, to możemy się nauczyć go wyczarowywać. Mamy określoną pulę Many, którą możemy zużywać na te schematy. Oczywiście, im potężniejszy schemat, tym więcej zużywa many. I mana rozwiązana jest w taki sposób, że dopóki mamy jej zapas, to możemy tworzyć dowolną liczbę kopii tego przedmiotu. Czyli na przykład możemy stworzyć, nie, wiem, pięć skrzynek. Ale żeby odzyskać manę, musimy którąś skrzynkę zniszczyć. Może mamy też przycisk do tego, żeby zniszczyć wszystkie twory naraz. Więc, więc, więc jakby w trakcie rozgrywki, po pierwsze, będziemy zbierać, nazwijmy te schematy, powiedzmy, tych, tych stworzeń i przedmiotów. Po drugie, będziemy rozbudowywać naszą pulę many, a po trzecie będziemy obniżać koszt. Przywoływanie, jakby to się to nazywa echo, tak? czyli, czyli jakby echo, echo danego, danego, danego przedmiotu stworzenia, które możemy przyzywać właśnie do tego, żeby nam pomagały. Czyli mimo że Zelda może się bić, to jednak bardzo często lepiej tą bitkę zostawić jakimś właśnie potworom, które sobie przyzywamy i one za nas się biją. E, czy rycerzom, czy, 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 czy innym innym stworzeniom e, podpalająco, zamrażającym, b, b, uderzającym piorunem e, i, i tego typu atrakcje e, i po prostu sobie biegać dookoła i tylko rzucać właśnie te, e, te stworki. E, będziemy dużo też kombinować właśnie z tymi przedmiotami, jak się gdzieś dostać, jak się gdzieś wspiąć, jak rozwiązać jakąś zagadkę przestrzenną, jest tego mnóstwo. E, I czasami rozwiązania nie są, e, nie są oczywiste. Ja wam sprzedam. E, możecie mnie za, za, zabić za ten spoiler, ale myślę, że raczej będziecie mi wdzięczni. E, stworzenie łóżka pod wodą powoduje, że łóżko płynie do góry. Dum, dum, dum. O. E, taki spoiler. E, więc więc łóżko, łóżko się unosi na wodzie. Co można wykorzystać, żeby właśnie w takich, że tak powiem, zagadkach pod wodą sobie jakoś poradzić z niektórymi rzeczami. E, ogólnie właśnie mimo, że gra wydaje się prosta, to e, schemat tego wszystkiego jest dosyć skomplikowany i złożony, e, bo po pierwsze właśnie możemy tworzyć te rzeczy, po drugie możemy tworzyć różne rzeczy, po trzecie jest, e, jest, są te e, jakby obrażenia od elementów, które potrafią zamrażać, podpalać, razić prądem i tak dalej, a po czwarte e, możemy jeszcze... Podążać za czymś. To znaczy, że jeżeli jakiś przedmiot yy, ma konkretną yy, trajektorię, powiedzmy, lotu czy, yy, czy drogi, to możemy się pod niego podpiąć, żeby jakby on nas przeniósł gdzieś tam dalej. Yy, no i teraz musicie to wszystko wykorzystać, żeby właśnie, yy, żeby właśnie sobie poradzić z tymi, z tymi zagadkami. Jest to zdecydowanie gra nastawiona na kombinowanie, na zabawę z różnymi rzeczami, na kombinowanie, na wymyślanie co z czym można połączyć, żeby, żeby uzyskać efekt, na eksplorację. Fabuła oczywiście jest, ale jest tak samo jak w każdej innej zeldzie praktycznie nieistotna. Poza tym, że właśnie role są odwrócone i jesteśmy dzielną Zeldą, musimy uratować Linka z opałów. więc, więc taki jest plotkowicz. A, to, a powiedz jak z poziom trudności, bo według mnie zeldy zawsze były dosyć trudne, jak jest tutaj. Więc jeżeli chodzi o samą um, rozgrywkę, to jest to względnie prosta gra, natomiast właśnie jeżeli chodzi o wyobraźnię, to tu może być problem. Więc jeżeli jesteście osobami, które um, chcą wszystko rozwiązać same, to mając na przykład schematy na jakieś 100-150 przedmiotów, możecie mieć mimo wszystko problem wybrać odpowiedni do rozwiązania danej, danej zagadki. Jak już rozwiążecie, to właśnie wyda Wam się to: wow, no przecież to wiadomo, ale jednak czasami miałem tak spas 5 czy 6 razy, że się po prostu zaciąłem na dłużej. Bo e, nie potrafiłem właśnie wymyśleć, jak na przykład z tym łóżkiem, że ono się unosi e, na wodzie, e, że, że, że jak, jak sobie z tym poradzić. Więc, e, więc myślę, że to jest taka fajna gra e, dla każdego, aczkolwiek myślę, że te, 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 tak 10 lat by trzeba mieć, żeby, żeby faktycznie poradzić sobie e, chociaż z większością e, tych łamigłówek, bo, bo naprawdę trzeba, trzeba dobrze kombinować. A powiedz, czy to jest Zelda z prawdziwego zdarzenia, bo jak tak pomyślimy o Zeldach, no to ta poprzednia, pierwsza Zelda na, na no, Switcha nie, chyba, no ten nie, Breath of no, the Wild, no, no właśnie, gra Roku, no, no tutaj Thieves no, of Kingdom tak, po sześciu latach, nie, nie. a tu po roku wychodzi w ogóle... To zdecydowanie Fajna? jest AA, e, nie AAA, e, ze stajni, okay. po prostu ten, e, jakby, jakby z, z danego uniwersum, ale tak jak wspomniałem, dla mnie jest to gra pod każdym względem lepsza od dużej Zeldy. U. Okej. Okay. Ale ja byłem bardzo niezadowolony z tej zeldy, więc okay. y, to nie było trudne. Nie? nie dziwię się, ja przez to przechodzę teraz i jest ciężko, ale po wielu godzinach gra pokazuje. To od razu mówię, jeżeli chodzi o bravo, do przynajmniej. A potem zabiera. Y, więc jakby. Okej, 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 no. Nie, nie, ale chodzi mi o to, że, że y, jest fajnie, a potem nagle y, wchodzi w znużenie. To nie jest tak, że, że okay, na, na, to jest na, coś, tylko, że, że, że po prostu nagle wiesz, robisz to po raz kolejny i po prostu ci się nudzi, nie? Mm -hmm. I masz tak robić jeszcze 40 godzin, żeby zobaczyć napisy końcowe i to... Jakby... Okay, monotonne. A to tak. Jak z e, tak jakby z e, grafiką, jeżeli chodzi o też o e, wydajność bo jednak, no pamiętajmy, to jest Switch, no to jest. E, tak, ale to jest właśnie przez to, że to jest ten mniejszy tytuł, to ta grafika bardziej przypomina, powiedzmy, to, co znamy z Pokémonów, niż e, pełne 3D. E, więc, e, więc tutaj radzi właściwie Switch to łyknął bez, bez zająknięcia, bo, bo zdecydowanie mniej zasobów jest potrzebnych, żeby ta gra e, chodziła. Także, e, no mamy, mamy, powiedzmy, że nazwijmy ją gorszą grafiko. Aczkolwiek jest bardzo przyjemna dla oka, e, fajny, rysowany sposób, a przy okazji nie powoduje, że nasz Switch chce odlecieć, więc e, no, dla mnie, jakby po to jest Switch, tak? Ja nie chcę w Switch, na Switcha grać w najnowsze Call of Duty, ja nie chcę grać na Switchu e, w, w Hellblade'a, tak? Ja chcę właśnie na Switchu takie fajne gierki, które mogę sobie zabrać ze sobą, które mogę sobie odpalić na pół godzinki, na godzinę, gdzieś tam jak jestem, nie wiem, w kolejce u lekarza. W, w podróży do innego miasta, czy coś, i sobie po prostu popykać i miło spędzić czas, i, i to dokładnie dostałem. Krystianie, to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Ja ogólnie polecam, zbliża się okres świąteczny, więc jeżeli chcecie sp sprawić swoim, powiedzmy, dzieciakom jakąś grę, którą też będziecie mieli przyjemność, żeby popatrzeć, a jednocześnie wziąć udział w tych łamigłówkach, to jest to tytuł zdecydowanie warty rozważenia nadchodzących, Prezentach. Ja w ogóle sprawdziłem, ile teraflopsów ma Switch, bo tutaj teraz y, teraflopsy to jest najgłośniejszy temat. PlayStation Pro y, 30 teraflopsów magicznych. Uwaga, Switch w wersji na doka, czyli w tej mocniejszej, jak wpinamy po prostu do zasilania, ma 0,39 teraflopsa. I tsz, można grać płynnie w te gry, można. A w wersji mobilnej ma 0,15 teraflopsa, czyli około 200 razy mniej niż najnowsza konsola Sony. Zobaczymy. Ja grałem, ja grałem w wersji mobilnej, także na 0,15 okay. teraflopsa ta gra chodzi rewelacyjnie. Okej, okay. no to zobaczymy, czy gry będą chodzić 200 razy lepiej na PlayStation 5. <laughs> <laughs> Ekip y The stage is yours. E, ty tam komarz się w pudle? Jak najbardziej, tak. Tak, ja pomyślałem, że przyjedziesz, to może być o ten, ale, ale ja nawet tego nie odpalę, więc <noise> nawet, nawet jej nie chcę. Nawet jak jest fajna, bo widzę, że jest fajne, widzę, żeby był spoko, ale chyba nie. Dobrze. Słuchajcie, Silent Hill 2 remake, tak? W Team zrobiło no, polski, polski deweloper, który robi nam bardzo fajne horrory Layers of Fear, The Medium, Observer. W sumie wszystkie przeszedłem. W sumie wszystkie były dobre. No, w końcu wziął się za A. No AAA, -a, tak AAA, -a. powiem wam, że oryginalnie to nie jest AAA, ale żeby, żeby, żeby to wszystko miało sens, musieli zapłacić za to 300. Żeby zapłacić w ogóle za to 300, no to zrobili z tego AAA jednak. Eee, dobrze, więc mamy, e, mamy właśnie tego Silent Hill 2. No i słuchajcie, no co, no remake, tak? Mamy remake. E? Grałeś w oryginał? Zaraz zapytam. E, grałem w jedynkę oryginał na PlayStation, który tam. Okay ale w dwójkę nie grałem. Więc, no ale trochę tam po, po, trochę o tym przeczytałem, o co tam chodzi, jakieś różnice, jakieś głupoty, no to mniej więcej wiem. No i słuchajcie, no, no, no zaczynamy Jamesem, James dostaje list, dostaje list od swojej żony Mary, która nie żyje od trzech lat, on dostaje właśnie po trzech latach taki list, że jest w Silent Hillu w naszym specjalnym miejscu. No i wy, wy oczywiście po takim liście, no idziecie do tego Silent Hilla, do tego specjalnego miejsca. No i mniej więcej tak zaczyna się gra. No i tak zaczynała się też dwójka remake. Ogólnie w ogóle cały ten remake to jest po prostu dwójka na stereodach z wieloma innymi ciekawymi, fajnymi rzeczami. Więc tak, zaczynamy. Eee, tryby graficzne. Od razu wziąłem 30 klatek, bo wolę grafikę. Szczególnie w takiej grze bez przesady. Eee, to nie jest jakaś super zrocznościowa gra, aczkolwiek trochę jest. Eee, no, i, eee, no i oczywiście komunikat. Najlepsze doświadczenia są na słuchawkach. Hmm. Tak i nie. Znaczy, będziemy to polemizować, ale później do tego przejdę, później do tego przejdę, bo chcę później omówić pada też. E, e, tak, więc e, więc to tak jest mniej więcej początek. No i słuchajcie, no i chodzimy po tym Silent Hillu, ja na początku sobie tak pomyślałem, ma fajny klimat, bo to taki klimat jest taki oczywiście zaszczyty, w ogóle jest tam zło, jest tam źle, jest tam ponuro, w ogóle słońca, to chyba w tej grze nie, nie jest akurat słońca w tej grze, ale, ale jest go bardzo, bardzo, bardzo mało, 5% gry, ale ogólnie jest zaszczucie ponuro, mało światła, w ogóle gra jest super ciemna, w sensie bardzo często będziemy chodzić z latarką i światło i będziemy widzieć tylko światło z latarki. Więc to jest zupełny przeskok, jeżeli chodzi o klimat w stosunku do na przykład Resident Evil 8, którego ostatnio grałem. A nawet 7, W sumie 7 ostatnio grałem, w sumie gram. Ale na przykład do ósemki to jest zupełnie co innego. To jest bardziej taki ponury, taki gorszy klimat, taki, no, taki niefajny. No nie chciałbym się znaleźć w tym w tym mieście. Więc tak samo chodziłem po tym mieście, i tak sobie myślę, kurde. Nie będę biegł, właśnie, będę chodził. Będę chodził po tym mieście i zobaczę, zobaczę gdzie zajdę. No ale w pewnym momencie te, 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 odległości, w te odległości są dosyć spore. Bardzo często też się wraca do tych samych miejsc. W związku z tym stwierdziłem, nawet gdybym chciał chodzić, to i tak muszę biec. No więc zacząłem biec. Więc zacząłem później biegać cały czas w tej grze i to biegałem. No ale to, to tylko tak, tak mówię, bo chciałem po prostu ch czuć się taki bardziej konkretny klimat chodzenia, no bo nikt przecież z normalnych ludzi nie biega cały czas, tak? Tylko my ogólnie chodzimy. No ale cóż, nie dało się chodzić. Znaczy nie, nie miałoby to żadnego sensu. No i słuchajcie, no, no i co? No i chodzimy potem Silent Hill, wchodzimy do jednego sklepu, do drugiego sklepu. No i tam coś przeczytamy. To, co przeczytamy, każe nam iść do innego miejsca idziemy do innego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Fajnie to wygląda. No i ogólnie, na ogół jest tak, że jak wchodzimy do nowej lokacji, to dostajemy mapę danej lokacji. I ta mapa jest bardzo fajnie skonstruowana, ponieważ jest tak skonstruowana, że jest, że tak powiem, Aktualizowana na bieżąco. To znaczy, że jeżeli wejdziemy do jakiegoś miejsca i z niego wyjdziemy, to mamy informację na tej mapie, że już tam byliśmy. Ewentualnie, jak idziemy do jakiegoś miejsca i na przykład chcemy gdzieś wyjść, a drzwi są zamknięte, to mapa rysuje nam kreskę czerwoną, oznaczającą, że to miejsce jest zamknięte, zablokowane z tej strony i, i po prostu tak jest. I albo sobie to rozkminimy, albo nie. Poza tym, jeżeli mamy jakąś zagadkę albo mamy jakieś, jakieś coś, co musimy rozwiązać w danym pomieszczeniu, to rysuje nam kółko i to kółko zostanie do momentu, aż w tym kółku nie zrobi się ptaszek przysłowiowy, czyli rozwiąza rozwiązaliśmy tą zagadkę. No i to też jest dosyć ciekawe, no z takiej mapy nic wam nie umknie. I ta mapa mi się bardzo spodobała i ten pomysł na tą mapę i ogólnie całe takie aktualizowanie tej mapy jest świetne i bardzo mi się to podobało. I tutaj też przeczytałem, że w stosunku do poprzedniego Silent Fila, w sensie tego starego, kiedy odpalacie mapę, to gra wam się nie zatrzymuje w remakeu. Natomiast w starym zatrzymywała się wam. Co oznacza, że jeżeli odpalacie mapę, a macie przeciwnika, to. To, 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 to dostajecie obrażenia. Więc trzeba też uważać, kiedy ją od, odpalacie. No na no ogół odpalacie ją wtedy, kiedy po prostu sobie gdzieś chodzicie. No i słuchajcie... Da się normalnie grę zatrzymać? Czy tak, tak, w Polsce, tak, że... tak, oczywiście, tak, okay. tak. Grę da się dobrze. zatrzymać, ale jeżeli moi, jesteście, odpalacie mapy, to jesteście dalej w grze, więc to nie z, z, zapisz i coś tam, nie? E, no, e, dobrze. No jestem przy zapisach, no to e, zapisujemy tylko i wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych. To są takie czerwone kwadraty je widać z daleka, więc jeżeli widzicie z daleka, czer e, przepraszam, czer czerwone kwadraty, nie wiem, czy powiedziałem czarne, dobra, no nieważne, czerwone kwadraty, jeżeli widzicie z daleka czerwono poświatę, to już cieszycie się, bo możecie sobie zapisać grę. Oczywiście gra się też automatycznie zapisuje w takich miejscach, w których po prostu musi się zapisać, bo jakiś boss, bo jakaś walka, bo coś, bo, bo, bo już tu nie wrócicie, bo inne, inne dziwne rzeczy, pokaccece, tak? Więc to, to są takie normalne, fajne, ciekawe rzeczy. Eee, no, dobrze, więc sobie chodzicie, e, chodzicie sobie, chodzicie, no i macie tych e, przeciwników. No aha, i e, bardzo ważna rzecz, e, poczekajcie, to może do tego dojdę, to mogę to już. Nie, ja, no, może jeszcze nie. E, chodzicie sobie, no i no, trafiacie na tych przeciwników. No i tutaj jest klasyka. E, dostajecie, e, dostajecie broń. Broń, na, na początku jest deska, później ona się wam zmieni i po prostu walka wręcz na pieprzacie przeciwników. No i tu jest taka opcja uniku, czyli w sytuacji, w której widzicie, że oni zaraz was zaatakują, robicie unik przed tym atakiem i po prostu macie go z boku. I, i, I znowu wolacie go tam seriami, i znowu unik, seria, unik, seria, unik, seria i tak cały czas. I ogólnie tak w większości ta gra będzie wyglądała. 80% gry będzie polegało na tym, że przeciwnik was atakuje, a wy czekacie, kiedy możecie zrobić unik, żeby mu oddać. Albo po prostu od razu mu oddajecie, widzicie, że zaraz was zaatakuje, przerywacie atak, robicie unik i wracacie do ataków z bliska. I tak jak mówię, 80% to są takie ataki. Poza tym oczywiście dochodzą bronie palne, E, może nie będę mówił, ile jest ich w grze, niech sobie ludzie sami sobie to odkryją. E, faktem jest, że broń palne są no, spoko, są niezłe, szczególnie później są niezłe te broni palne, aczkolwiek bardzo często nie trafiają w tych przeciwników. Tak? W sensie to jest tak nieintuicyjne ale dobrze nieintuicyjne, w sensie nie mam się do czego... Ale nie ma, nie ma ani lokowania, ani... Nie ma, ani nie, nie, ma nie, nie ma. Celowniczek jest, celowniczek jest, tak. Tylko, okay. tylko, że wiesz, w sytuacji, w której ty już tutaj celujesz i już namierzasz i chcesz strzelać, to ci się trochę przechyli ten przeciwnik, nie? E, więc to jest takie ciężko do wyczucia, ale moim zdaniem jest właśnie dobrze, że jest tak zrobione. To oznacza, że Słuchaj, no jeżeli dobrze, jeżeli mamy shotguna, no to wiadomo, że jak dojdziemy blisko i poczekamy, i poczekamy aż on do nas podejdzie i walnimy shotguna, to go odrzuci. Więc to jest spoko, ale na przykład z, jakąś, z jakimś takim pistoletem, to na przykład jak w magazynku macie, nie wiem, tam 6, 8 czy 10 naboi, to wszystkie nie wejdą, nie? To, to na pewno wszystkie, wszystkie nie wejdą, tam jeden albo dwa, na pewno chybicie, hy, bo, bo to te celowanie jest trochę takie toporne, wolne, a on po prostu jak... z Podejdzie do was, to zmieni po prostu jakiś kierunek, albo będzie trochę inaczej ustawione, i już nie wejdzie w celownik. Faktem jest, że strzelanie. A jest, a jest no. jakiś ten? Jest jakiś upgrade tych broni? Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. To, to okay. nie, re, 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 chyba w rezydencie było. E, tutaj nie ma. E, tutaj nie ma, to, są, to jest proste, to jest znaczy trzeba brać pod uwagę, że broń to jest coś dodatkowego, tak? W sensie, że to nie jest kor. Ten kor będzie tylko przy bosach, tak, tak na dobrą sprawę, chociaż też nie zawsze. E, na ogół będziemy walczyli wręcz w tej grze. No mówię, w 80% tak to mniej więcej wygląda. E, dobrze, więc to powiedziałem, to powiedziałem, dobrze, przejdę, przejdę do jakichś takich ciekawszych rzeczy, czyli przejdę do pada i ogólnie do tego dźwięku. Teraz tak. Gra jest straszna. Nawet nie, gra nie jest straszna. Gra jest w kurwę straszna. Jak czasami sobie przypominam, że kurde, muszę ogrywać tą grę, muszę ją odpalić. Boże, muszę ją odpalić. I tak, o Boże, przecież ona jest taka straszna, ja pierdolę. No, to powiem wam, że. Naprawdę jest straszne. Jeżeli w Resident Evil 8, powiedzmy, tam ludzie mówili, że nie, że to do końca nie było straszne i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem dalej było straszne. To Silent Hill jest o klasę straszniejsze. Co nie znaczy, że lepsze w tym całym schemacie, ponieważ gra. D dobra, e, ok. I, I to na razie zostawmy, jest, jest super strasznie. Jest super strasznie, ponieważ e, dostajecie na początku tako, takie urządzenie nie wiem czy ono nie jest wbudowane w latarkę którą po prostu macie cały czas tak mi się wydaje, że jest to jest taki specjalny sygnał sygnał takich, takich jakby taka jakaś taka stara przewinięta taśma czy coś jakiś taki po prostu skrzek albo czegoś takiego i co oznacza, że jeżeli chodzicie i słyszycie to to, to nie jest przyjemny głos, to jest taki bardzo nieprzyjemny głos, to oznacza, że w, w okolicy jest przeciwnik czyli idziecie, idziecie, słyszycie to Oho, gdzieś jest przeciwnik i po prostu ten dźwięk jest bardzo nieprzyjemny, jest ciemno, nic nie widzicie, tylko latarkę, te stwory są popierdolone, nie, nie wiem czy widzieliście jak w ogóle wyglądają stwory w Silent Hillu, dużo ich nie ma, ale, ale one też za apetyczne nie są. I po prostu, no dobra, wiecie, że dobra, gdzieś tu jest, muszę go poszukać, zaraz wyjdzie, wyskoczy, albo coś na mnie wejdzie, a ja nic nie widzę i w ogóle mam słuchawki na uszach, bo tak tylko grałem. Chociaż nie, grałem też inaczej, ale, ale to o tym później powiem. E, więc, więc jest to bardzo nieprzyjemne, jest to bardzo straszne, jest to bardzo takie, cały czas jest, jest ten niepokój, cały czas jest ten dyskomfort, cały czas jest czarno, nieprzyjemnie, niefajnie i w ogóle jeszcze ten dźwięk pojebany i w ogóle się odpala i coś tam. I słuchajcie, no, no, no ciężko się gra w taką grę. Ciężko się gra w taką grę w takim mocnym klimacie, w sensie takim strasznym, mocnym klimacie. E, i to... Dużo jest tej walki, bo tak jest. No czytam, właśnie, że, no czytam, właśnie, że, i właśnie... Czytam, że jest dużo, a ty jeszcze opowiadasz, że jest ultra straszna, to tak, okej, okay, czyli co to jest walka o życie tak naprawdę. Trochę. Znaczy wiesz co, to nie jest walka o życie. To jest, to jest na takiej zasadzie, że. Nie chcę, żeby cię trafił, tak? Nie chcę, żeby cię trafił, albo no wiesz, tak. że gdzieś jest. I ciągły strach. I ciągły strach, tak. Tylko, że też nie zawsze to tak działa, ponieważ są takie, są tacy przeciwnicy w tej grze, którzy się chowają. Po prostu one wyglądają trochę jak manekiny. I one sobie gdzieś tam stoją w rogu. I możesz się nie zauważyć. I te rady się wtedy nie odpali, jak one są, i się nie ruszają. Te rady się odpali wtedy, kiedy one się ruszają. O, powiedzmy może tak, i to też, oh, oh. dobra, radio jest cicho coś jest cicho, a to coś nawet wskakuje, sk no kurwa mać, no przecież a gdzie radio, nie, I, i to też jest takie z jednej strony ok, z drugiej, po prostu to wszystko zajebiście potęguje ten strach, naprawdę potęguje ten strach do tego stopnia, że, no słuchajcie, no ja byłem ze strany po prostu grałem w tą grę, byłem ze strany, byłem ze strany tak ze strany, ja zawału dostanę ja mówię, jeszcze, chociaż nie, nie miałem takich, chyba miałem, chyba jeden taki moment zwątpienia w tej grze, że wysłałem już tą grę wyjebane mam na to, wysyłałem już tą grę ale, ale jakoś tak dobra, wejdę, może nie będzie tak źle i w sumie nie było tak źle, nie? Bo miałem wrażenie, że w pewnym momencie ta gra po prostu przesadziła. I właśnie, i właśnie to jest to, o czym Kamil mówi, przeczytał i to jest prawda. Resident Evil 8 dla mnie jest lepszym tytułem niż Silent Hill 2 Remake. E, ponieważ tam wszystko to było dobrze stopniowane, miało to ręce i nogi, było strasznie, bo dla mnie Resident dalej jest straszny, ale, ale po prostu ta eksploracja była dużo ciekawsza, ponieważ w, w Silent Hillu eksploracja wygląda tak, że e, bardzo często wy po tym Silent Hillu to będziecie chodzili mniej niż połowę gry, nawet, nawet dużo mniej niż połowę gry, bo tak na dobrą będziecie wchodzić w bardzo duże lokacje, z bardzo wielki, dużymi poziomami tych lokacji i będziecie w, w takiej jednej lokacji spędzać na przykład godzinę albo dwie. I będziecie wchodzić na przykład po pokojach w tych lokacjach. I wyobraźcie sobie, to jest taki przykład z gry. Tak, mam korytarz, mam, mam 10 pomieszczeń, tak? W tym korytarzu. Na jednym piętrze. Wchodzę do jednego wchodzę do jednego pomieszczenia, przeciwnik, zabijam. Przeszukuję kuchnia bleble. Ble. Dobra, wychodzę. Wchodzę do drugiego, dwóch przeciwników. Dobra, zabijam. OK, wchodzę do trzeciego pomieszczenia, nie ma przeciwnika. Do czwartego, jeden przeciwnik. Do piątego. Jeden przeciwnik, do szóstego nie ma. I słuchajcie, i tak jest: 50% ktoś będzie, kogoś nie będzie. I w pewnym momencie, jak już tak gracie w tą grę, cały czas wchodzicie w tą grę i macie w tą grę, to ja sobie pomyślałem, że ja zabiję w Silent Hill więcej osób, niż wy w najnowszym Call of Duty. Autentycznie. I w pewnym momencie, to jest za walkę z przeciwnikami. Po prostu robi się monotonna, taka sama. Tutaj, słuchajcie, tu jest chyba trzy czy cztery rodzaje przeciwników. E, w tym, że na przykład jest jeden przeciwnik, który po prostu chodzi, ale jest też ten sam praktycznie wyglądający stwór, który po prostu się tarza. E, trochę inna, inny jest, no ale, ale jest taki sam w sumie. I po prostu to jest tylko na tej zasadzie, że okej, okay, gra oczywiście. E, robi tym, e, bawi się z nami tym klimatem e, i to po prostu stara nas się utrzymywać w cały czas w niepewności, po prostu żebyśmy byli zesrani, jesteśmy, ha ha ha, udaje ci się to, ale, ale tego było za dużo, kurczę, no naprawdę tego było za dużo, w pewnym momencie stwierdziłem, no no hello, no kurwa, no ja gram w Call of Duty i wiecie, i czasami jest też jeszcze tak, że na przykład macie jedno pomieszczenie, zabijacie wszystko, co tam w ogóle się rusza i się coś, ruszyliście fabułę coś odblokowaliście, wracacie a tam znowu są stwory. No kurwa. I, I miałem w pewnym momencie dość. Miałem w pewnym momencie dość takiego natłoku przeciwników. No w, w grze, która jest horrorem, okej, okay, ro, robi to, ro, robi ten horror, okej, okay, ale też powinna po prostu grać też w inny sposób na mnie. Szczególnie jest to dziwne, bo grałem na przykład w Layers of Fear, też właśnie w Bloober blo, Team. I. Ja tam praktycznie nie walczyłem i gra robiła klimatem, gra robiła tą eksploracją i dlatego mi się strasznie to podobało, bo to była gra, w której w sumie grałem na wiarze, więc to dodatkowo potęgowało, ale tam się nie walczyło. Chyba tam w ogóle się nie walczyło, ale. To jest jedynka czy dwójka? E, mówisz o. Olajrz bo tak. E, jedynka była tylko na wiarze, wiesz? Okej, okay, dobra, bo w dwójce trochę, no jest takie elementy... Są wa jest walka, mówisz, tak? Tak, no, tak, ale tak w jedynce tak, nie ma nic. Nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle nie było i, i, i dla mnie było to zajebiste, bo gra robiła ten klimat i te cały czas przerażenie. Ja rozumiem, że Silent Hill ma być straszny, ciężki i tak dalej, w ogóle zestrajcie się, ale za dużo. Moim zdaniem za dużo, dlatego uważam, że rezydent 8 była dla mnie lepszą grą, szczególnie, że miała też takie e, ciekawsze momenty na zasadzie tego, tego pokoju z lalkami, co wam mówiłem, albo to, że martwy płód mnie gonił, no to są takie momenty, których nie, zap e, nie zapomnę. A w Silent Hill ja sobie pograłem i poza oczywiście piramidą głowy, tak, który chyba jest najbardziej charakterystyczną e, osobą, takim stworem Silent Hilla, no i ogólnie cały klimat Silent Hilla, to nie ma tutaj takich momentów. Zab zabrakło mi trochę takich momentów, i oczywiście w tej, czy są popierdolone akcje, są, są pojebane motywy. O, e, zaraz w ogóle Wam podam jakiś taki jeden przykład. To, e, to niektóre mi się nie, spójnia, nie, nie nie. nie kleją mi się za bardzo, bo z jednej strony sobie stwierdzam, ok, to jest jakiś tam Silent Hill, jakieś popierdolone, e, e, popierdolone miasto, w której są po prostu stwory, jest w ogóle jak siła zła i w ogóle jest źle i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony. Na przykład nie, nie, nie podobały mi się takie rzeczy, że po, że po prostu w pewnym momencie, znaczy już szczególnie, że pod koniec gry, e, prawdopodobnie z tej gry robi się takiej Alan Wake trochę, nie? I nie wiedziałem, że to takie będzie. Po prostu nie grałem nigdy w Silent Hilla. W sensie, no nie, 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 można powiedzieć, że nie grałem, i nie wiedziałem, że będą chcieli w ogóle zrobić z tego. W połowie gry zupełnie coś innego, więc troszeczkę się zdziwię. Znaczy, znaczy, może nie aż tak, ale, ale tam są takie dwa motywy pod koniec, co były dosyć dziwne. Dobra. E, Okej. Okay. Słuchajcie, więc tak. E, powiedziałem o tym dźwięku ze słuchawek, i to jest dla mnie sztos, ale w pewnym momencie, raz czy dwa razy zagrałem sobie bez słuchawek i odpalił się pad. I ten pad odpalił się do, takiego, do tego fajnego stopnia, że na przykład, tak jak ja powiedziałem wam o te radio, to spada leciało te radio. Co ciekawe. Nawet gło y Tak, Sp spada leciało te rady, i tak się zastanawiałem. Kurde, to naprawdę fajnie działa. Ten dźwięk tego, tego dźwięku zradia zamiast z słuchawek, ale spada. Robi mi zajebisty klimat. I tak się zastanawiałem, kurde, czy grać w to na słuchawkach, czy faktycznie grać na słuchawkach tak, jak mówią a, a autorzy na początku odpalenia Silent Hill, czy jednak może przejść na te kino domowe i siedzieć na padzie. Wróciłem w sumie do słuchawek, bo wydaje mi się, że w słuchawkach jest mocniej. Ja, ja wolę bardziej intensywne doznania. Tak już jestem, ale padę dawam radę. Padę da wam radę, jeżeli chodzi, chcecie grać na kinie domowym i na Padzie, to też będziecie zesrani, oj będziecie, oj będziecie. Tylko oczywiście, e, klimat, ciemno, nikt do was nie mówi, nie ma telefonu, w, 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 wchodzicie w to, wchodzicie w, wchodzicie w ten świat i po prostu odcinacie się, jesteście zesrani. Na 100% jesteście, jesteście zesrani, nie ma nie miękkiej ma gry w tym tytule. Słuchajcie, pad, pad robił bardzo fajne rzeczy, pad przede wszystkim, jeżeli jest, e, czasami zauważyłem taką rzecz, e, potwór był z prawej strony, to miałem wrażenie, że ten dźwięk i jakaś taka delikatna wibracja idzie mi z prawej strony, fajne, poza tym e, pad wam e, sugeruje też ile macie życia, tak, zielone na przykład, zielone obramowanie, znaczy no, jeszcze macie fula, pomarańczowe świeci się, no to macie tak średnio, no i czerwone, no to wypadałoby się leczyć. Ale to było bardzo fajne, bo po prostu patrzyłem się na pada i patrzyłem, o, muszę się uleczyć, muszę sobie coś tam wziąć. Fajne, bardzo fajne. Bardzo fajny feature był też, jeżeli chodzi o deszcz, ponieważ kiedy padał deszcz, to miałem takie wrażenie, że ten pad mi tak, takie murówki trochę, więc trochę takie zapożyczenie za strobota i to też było bardzo fajne. To było niefajne w, w, w sytuacji, w której ja wszedłem do budynku a on dalej mi tak jakbym był na deszczu i to już nie było fajne. W sensie e, coś mi się chyba zjebało. E, tak, ale, ale ogólnie e, zastosowanie pada w Silent Hillu jest przezajebiście zajebiste i bardzo fajnie, e, bardzo fajnie to zrobili. E, słuchajcie, są tutaj takie głupoty, naprawdę takie głupoty, które tak sobie pomyślałem, kurde, naprawdę, gra w, w 2024... Znaczy, ja rozumiem, że to jest remake i tak dalej, tak dalej, ale po, po prostu... Wy, wywala, mnie, znaczy wywala mnie, z takiej imersji trochę. Wyobraźcie sobie, że chodzicie sobie tym Jamesem, on sobie tam chodzi po kiblach, oczywiście te kible porozwalane i tak dalej, po prostu sobie gdzieś tam chodzi. Słuchajcie, jest, domyślacie sobie, że w Silent Hillu to wszystko wygląda brzydko, źle, wszędzie krew, wszędzie jakieś takie czarne mazie i tak dalej. No i jest sobie kibel, nie? Jest sobie kibel, toaleta z czarną mazią, w której nic nie widać. I akurat nasz bohater wie, że musi tam włożyć rękę, żeby coś wyjąć, nie? Ja mówię, e, what the fuck, nie? I tak, i tak, przecież, przecież nigdy w życiu nie chodziłbym po takiej łazience i nie pomyślał sobie, o, pewnie tam jest jakiś klucz, i muszę tam dosięgnąć. Ja nie wiem, skąd on to wziął, tam nie było żadnych notatek ani nic. On po prostu poszedł i mogłem, mogłem zrobić interakcję z kibem, który, który w środku ma czarną maś, jeszcze macie kacękę pod to. O Boże, no, no naprawdę. Takich w ogóle, takich dużo, e, takich rzeczy, w których macie gdzieś rękę włożyć, jest bardzo dużo. E, takie, wie, wiecie, musicie jakieś tam gniazdo, robale chodzą, czy coś, wkładacie rękę, żeby was oprzycić i tak dalej. Spoko, ja akurat takie rzeczy nie, nie ruszają. Ale na przykład takie głupawki, takie straszne głupawki były, kiedy widzicie taką, taką nie wiem, wchodzicie do pomieszczenia, w którym jest po prostu wielka dziura. Ciemna dziura. Nic jej nie widać. Pewnie jest tam parę metrów w dół. Nie wiadomo, co tam jest. No i macie opcję skocz. No, no i co? No skaczesz. No okej, okay, no skaczesz. I nawet nawet moja żona, która wyszła do pokoju, co? A ty się nie zabijesz? No, no nie wiem, no w tej grze tak jest. I skaczą cię do jakiejś dziury i coś, i w ogóle ten. Ogólnie czytałem troszeczkę na ten temat, że co się dzieje w ogóle z Jamesem, jakie są tam zakończenia. Tak w ogóle jest sześć zakończeń czy pięć zakończeń, chyba nawet e, e, polskie studio chyba dodało jakieś tam zakończenia, już nawet nie wiem. E, ale ogólnie jest, jest parę zakończeń, nie wszystkie odblokują się przy pierwszym podejściu gry. E, są one uwarunkowane tym, co robiliście, czy coś odkryliście w trakcie gry, ile mieliście życia, nawet tego typu dziwne rzeczy. I, i po prostu są różne tam rzeczy, że na przykład James na końcu może zostać w tym mieście, ale nie musi i że, i że on rozgrywa to wszystko w głowie, jakieś takie, jakieś takie głupoty, ale no niektóre takie rzeczy bardzo mnie wybijały z tej imersji, bo z jednej strony mam wrażenie, że jestem w mieście z pojebanymi stworami, a z drugiej, dobra to robimy lincha z tego z, tego, z, tego, z tej gry i wpierdalamy jakieś pojebane rzeczy i w ogóle wpierdalamy jakieś pojebane plasze i w ogóle, pojebane, i w ogóle wszystko jest pojebane po prostu myślałem, myślałem, że to będzie to, albo, ale nie to, no nie wiem. No, no ale to, to może jakaś taka osobista rzecz. Co jeszcze chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że gra jest remakiem. w związku z tym mamy też tą grafikę na wysokim poziomie i faktycznie ona jest na wysokim poziomie. No, gra wygląda naprawdę przepięknie, przeładnie, wszystko wygląda super. Można rozwalać jakieś tam otoczenia, samochody, wybijać szyby, brać z różnych sklepów różne fajne rzeczy. Stwory też wyglądają bardzo fajne. Zamach siarczysty e, bronią, bronią, którą trzymacie w ręku na przeciwnika, i tylko ten dźwięk, jak on dostaje w pierdo od tego. Oh, Ach, jest to, jest moc, jest moc, jest moc tego i aż fajnie im przypierdolić z jakiegoś pręta i... Ty Krystian, ukończyłeś grę? No tak, przeszadłem, przeszadłem, przeszedłem, przeszedłem Kamilku. A ile ci mniej więcej to zajęło? Nie wiem. Tak, plus minus. Nie wiem. Wydaje mi się, że 16 godzin, ale, ale nie jestem pewny. Może 18. Czytam, że w ogóle, że. E, w ogóle, to jest ciekawostka. No. Ten remake e, trwa dwa razy dłużej niż Tak, no właśnie. Rigidą. Też to chciałem powiedzieć, że remake jest dwa razy dłużej. Okay. I momentami miałem wrażenie, że w niektórych momentach faktycznie został przedłużony. Dla mnie, dla mnie ta gra mogła się skończyć dużo, e, krócej, szybciej. Ja nie jestem jakimś zwolennikiem e, tych rzeczy, bo w jednym momencie już myślałem, że przeszedłem gra, a tak patrzę, o kurde, ja mam 60%, nie? No. E, tak jest, ale znaczy, dla mnie mogłaby ona być kró krócej, ale nie uznaję to jako minus, że jest dłuższa, bo po prostu ona miała być dłuższa, skoro miała, miała kosztować 300 zł, tak? Więc musieli ją wydłużyć, żeby dobić do tej ceny. No i myślę, że im się należy. Myślę, że jeżeli chodzi o takie rzeczy, to im się e, e, to należy. I, no I z takich ciekawostek, no, w stosunku do poprzedniej edycji, tak, e, walki z bossami są inaczej zaimplementowane, walczy się zupełnie inaczej, w sensie e, są to inne walki po prostu. Tak? Dźwięki są dodatkowo ponagrywane. Oczywiście wszyscy, wszystkich tych postaci, które tam są. Z tą mapą to już, mapą to już mówiłem. Jeszcze, jeszcze są tam jakieś głupotki, ale w sumie już nie pamiętam i nawet nie chce mi się myśleć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, o sam tytuł Silent Hill 2 on wejdzie na moją topkę. Zastanawiam się jeszcze, co z nim zrobię, bo no, gra robi wrażenie. Gra robi wrażenie, w, w, grażenie, e, boże, wrażenie robi przede wszystkim jakością, przede wszystkim tym, jak to jest dobrze zrobione. No i słuchajcie, no to jest, to jest chyba jeden z najlepszych w ogóle Silent Hillów, jak nie najlepsze, Więc, e, nie wiem, fani horrorów powinni, nie wiem, znać ten tytuł, z pewnością znają, tak? No, fani horrorów na pewno znają. Ja, nie, ja nigdy nie byłem żadnym fanem horrorów. Dopiero po tych patronach chyba zacząłem tak wchodzić w tę w strefę dyskomfortu i ogrywać te rezydenty. Jeszcze ten że siódemkę, ja, ja w to cały czas gram. Znaczy od czasu do czasu sobie odpalam, teraz nie mam miejsca, ale już jestem w ponad połowie. Teraz wszedł ten Silent hit, który po prostu jest, jest popierdolony, ta gra jest pojebana w ogóle. No, naprawdę, ta gra jest tak straszna, no pojebana jest, ale ona akurat robi ten strach, tym, że jest ciemno, bo jest cały czas ciemno w tej grze, non-stop jest ciemno, i tym, że odpala wam się radio w tej ciemnicy, i wiecie, że gdzieś jest przeciwnik. I ona tym robi. I to buduje cały klimat tej gry. I jest to spoko, ale może zmęczyć. Może zmęczyć, i wcale się nie dziwię, że niektórych to e, zmęczyło, bo to jest też trochę takie tanie. I oczywiście przez to, że te manekiny są czasami pochowane w dziwnych miejscach. Pojawiają się jumpskery i chyba dwa razy, dwa razy, dwa razy na pewno powiedziałem o kurwa, e, bo po prostu się przestraszyłem, bo, bo coś mnie przestraszyło w tej grze, tak? E, no, jeżeli chodzi... Czy, czy to była najstraszniejsza gra, jaką grałeś? No chyba tak, bo, chyba wydaje mi się, że tak, ale wydaje mi się, że, że ten Alien Isolation albo... Outward, outlasty, te takie. Outlast. outlast. Tak. Wydaje mi się, że to może być hard, bardziej hardkorowe, bo to są e, horrory z motywami ucieczki, że nie możecie te nic zrobić. I wydaje mi się, że to może być mocniejszy klimat. No i Resident Evil 7 na Wiarze też robi, ale to o tym jeszcze powiem w przyszłości. To, to, to ciekawe w ogóle, że gra z trzeciej osoby, widok czy z trzeciej osoby potrafi być tak straszna, nie? Bo to... Nie, nie, jest, widzę, jest z pierwszej, jest, że, jest. Że, że to masz przed sobą, ale to tutaj z tyłu... Jest, jest, jest. Jest chój straszny. Znaczy, ogólnie, jeżeli chodzi o Silent Hill, jest chój straszny, ale mówię, to jest taka... To jest taki strach taki klasyczny, bym powiedział. Tam, tam... No, ale właśnie zabrakło mi tego, co właśnie w Resident Evil 8. Czegoś. Po prostu mi czegoś zabrakło w tej grze, bo po prostu ja sobie przechodziłem, grało mi się super, ale... No ale jakieś pierdolnięcia mi zabrakło, nie? A powiedz jeszcze, jak działała. Chrupnęło kilka razy? Nie, nie, spadki? nie, Chyba nie. nie chrupnęło ani razu. Nie, nie. Wszystko, wszystko było ok, Wszystko było ok, Bardzo dobrze działało. To nie PlayStation 5, nie? No, więc musiało dobrze działać. No, dobra. To tyle w takim razie. Słuchajcie, mamy dwie minuty, więc ja już to kończę. Dzięki Kamil, że wpadł do nas. Dziękuję również za zaproszenie. Dzień... Zawsze bardzo chętnie do Was e, Tak. Słuchajcie, wpadajcie na bezimienny.pl tam wrzucam odcinki, grupa facebookowa, wszystko, a grupy zaraz nie będzie. Ustalam tą grupę w pizdu. Ale Facebook będzie, Patronite jest, wpłacajcie nam hajsy, żebyśmy mieli jeszcze więcej gier, bo nie mamy czasu na nie. Później wpiszcie maile na bezimienny mapa, nie, podcast mapa .pl. na Twitterze jesteśmy, czat patronowy, wszystko wiecie, Spotify, YouTube, na Tobie zobaczycie sobie z Ryszardem mamy fajny, fajny, fajny wywiad. Dzięki Tomek, że wpadłeś. Dzięki wielkie. E, Postaram się być następnym razem również okay. No, no z z zobaczymy, czy będzie miejsce. E, tak, ja Silent Hilla 2, 2 wezmę sobie do swojej topki. Na pewno wezmę do swojej topki, bo ta gra zasługuje na to, żeby być w mojej topce, bo po prostu... Po prostu daje, dała mi popierdolone wspomnienia, pewnie których długo, długo, przez lata nie zapomnę. E, ale szkoda, że nie zrobiła to w większej jakości, jak rezydent, właśnie ósemka. Kamilku, też Ci dziękuję. Proszę. I słuchajcie, ja sobie też dziękuję. Do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej.